I puszczamy nagrywanie. O, czat, idealnie. To ja się idealnie napiję wodę na początek, więc wszyscy, którzy teraz to oglądają, będą mieli. O, jest, zaczęło od. dobra. Jeszcze mamy chyba. Patrzę na zegarek. O, jest 16 równo. To. Czy wszyscy są gotowi na. Borsuki w popkulturze! Jest dziwnie, jak ci nie odkrzykują z sali dalej, mówiąc: jej! Więc. <głos》> Więc jak coś, ja jestem Tymonem. Tak jak zresztą jest napisane na slajdzie, więc trudno, trudno się pomylić. W każdym razie witam was bardzo serdecznie. Fajnie, że jestem na konline. Fajnie, że jest 2022 i tutaj jednak wszyscy jeszcze jesteśmy. To jest super. I fajnie, że ludzie przychodzą na bursuki w popkulturze. To to jest taki fajny temat, który zagłębiam. Okazuje się od kilkudziesięciu lat już teraz. Nie no, dziesięciu przesadziłem jeszcze niedługo, ale niedługo pyknie może dyszka na to także e, zaczniemy, czy jako, że czat jest aktywny i widzę, że jest tak i jej i tak dalej, więc każdy kto ma teraz klawiaturę przy sobie, może, czy może mi napisać, czy jest pierwszy raz na bursukach, w sensie ja pytam, czy ktoś z was jest pierwszy raz na bursukach i odpowiedź jest tak, na to, że tak jestem i jest odpowiedź nie czyli, że nie byłem wcześniej okej, okay, okej okay. o kurde, no dobra, fajnie e, Fantastycznie. Dobra, jest super. W każdym razie. Dobra, no to teraz takie mamy wprowadzenie, bo trzeba takie kilka rzeczy ogarnąć. I po pierwsze, prezentacja, projekcja składa się z dwóch rzeczy. Pierwsza część jest taka bardziej naukowo o bursukach, czyli żebyście widzieli, o czym ja w ogóle mówię, e, jakie są bursuki, jakie są bursukowate i tak dalej. A druga część to już jest przegląd popkulturalny, gdzie możemy je znaleźć są niespodziewane miejsca, albo w jakich jakby sytuacjach one się znajdują. To znaczy, że kto jakie narysował, kto jakie opisał i jak bardzo to się zgadza z tym, co wcześniej mówiłem. Także dla osób, które już to widziały, są nowe slajdy, bo dopisywałem nowe slajdy. Więc yy, jest też coś dla stałych klientów. <śmiech> <śmiech> Więc y, jadąc dalej. <laughs> yy. Jest taki mały disclaimer, bo ja generalnie nie umiem w polski, więc e, moja ortografia, graf, gramatyka i, i wszystkie językowe rzeczy to jest ten wielki dramat, więc mogą znaleźć się błędy. Ja się staram je wyłapać, ale to nigdy nie jest możliwe. I prezentację zaczniemy od czegoś, co ja dzisiaj zrobiłem zaraz przed e, w ogóle prelekcją, bo byłem ciekaw co się stanie jak piszę Borsuk e, w przeglądarkę, czy może znajdę coś fajnego. I co znalazłem? E, to jest taki news na dzisiaj... E, Hungry Badger accidentally unearthed hundreds of ancient Roman coins in Spain. Ergo, głodny borsuk wykopał kupę historycznych znalezisk z, jakby, z rzymskiego imperium. Nie, jakby to jest. I to jest ze stycznia. Także <grym> tym dzisiaj sobie zaczniemy od tego, że głodny borsuk jest tak naprawdę archeologiem. I idąc dalej, czym są borsuki? Co to są borsuki? Jakie są borsuki? Otóż. Borsuki to jest jakby coś bardziej skomplikowanego. One należą sobie do gromady łasicowatych, i ja sobie tutaj. Czy ja, ja to mogę jakoś zbliżyć, nie? O, i to jest główna część, w której my będziemy się jakby zagłębiać. Jak widzicie, tutaj mamy Hani badgera. No, ten wskaźnik. Wskaźnik klasy, oczywiście wskaźnik nie działa, jak mam przybliżenie, bo po co. Tutaj, jak widzicie, nasze e, miejsce zainteresowania, czyli Honey Badger, Ratel miodożer, e, Borsuk, tak? Tutaj mamy też Rosomaka, i w ogóle, i mamy Borsucznika. No i jak widzicie, też są łasice, fretki i inne takie małe gryzeniowate. No i my się interesujemy generalnie w tej części, gdzie są. Gulionae i Milenae, czyli są te łacińskie fajne fancy nazwy na bursuki, więc y, głównie będziemy się zajmować tymi i te tutaj dwa, które są wyrzucone z rodziny, bo because of reason, one sobie siedzą tutaj i też nas interesują, tak? Więc te tutaj duże łaścicowate nas interesują. I tak, bursuki to łasicowate, y, Jak widzicie, drzewo jest dość duże, y, ale nas interesują tylko y, bursuki, więc jakby idąc dalej sobie. przedstawmy naszych bohaterów dzisiejszej historii. A wskaźnik, uciekaj. Naszym bohaterowi dzisiejszej historii jest Borsuk, z łaciny Meles, który należy właśnie, jak powiedziałem, do rodziny łasicowatych. Drugim naszym bohaterem dzisiejszej historii jest Ratel Miodożerny, albo Ratel Miodożer, bo prawdopodobnie zapisałem to źle, mimo iż ta prezentacja ma x lat. Meliwora Kapenzis, drugi nasz bohater dzisiejszej prezentacji. Trzecim bohaterem naszej dzisiejszej prezentacji jest, jest Rosłomak Tundrowy, z łaciny Gulo Gulo. Eee, moja najulubieńsza nazwa łacińska z tych wszystkich zwierzaków, dzisiaj tutaj, więc jakby o tym jeszcze powiem, dlaczego gulo-gulo, bo to jest dobre story. Eee, no i naszym czwartym bohaterem, który już od dłuższego czasu jest z nami, jest borsucznik ameryka amerykański, czyli jak Taxus, który generalnie jest na jakby naćpaną wersją europejskiego, słodkiego, miłego borsuczka. I teraz przejdźmy do. Te I teraz historia będzie. Tak Tego nie prowadziłem, że jakby zapomniałem jak to się robi. <grywa> Zaczniemy sobie od borsuków, czyli powiemy sobie jakie one są. Borsuki. Jakie są borsuki? Takie zwykłe, czyli Meles. Mamy Borsuka japońskiego, czyli Borsuka, który jest endemicznym zwierzęciem żyjącym na Wyspie Japońskiej. Mam nadzieję, że nie mówię za szybko i że wszystko rozumiecie i że słyszcie mi wyraźnie. Borsuk japoński, czyli Meles anakuma, jest to endemiczna wersja Borsuka, która żyje tylko i wyłącznie na Wyspach Japońskich. Często mylona z stanuki, czyli Jenotem, co jest kompletnie nieprawdą, bo Jenoty w ogóle nie wyglądają jak Borsuki. Inna sprawa, że w Japonii wszystkie zwierzęta mają maski. To kiedyś jak prowadziłem prelekcję na temat zwierząt endemicznych w Japonii, zwróciłem uwagę, że większość ssaków ma maski na twarzy. To jest jakieś takie zdobienia, które wyglądają jak maski. No i to jest właśnie borsuk japoński. Drugi borsuk, jakie możemy spotkać, to jest borsuk azjatycki, który żyje generalnie po, tej, po całej Azji, czyli Chiny, Indie, Mongolia, północna część Rosji i tak dalej. To jest borsuk azjatycki, czyli Meles Lekurus. Są podejrzenia, że właśnie Meles Lekurus, który przeniósł się do, jakby na Wyspy Japońskie, stworzył i wyewoluował właśnie w Meles Anakuma, a część twierdzi, że to jest to samo zwierzę. Najprawdopodobniej nie, są dwa różne gatunki, tylko z tej samej rodziny. No i nasz Borsuk Europejski, którego kochamy, widujemy na ulicach, czasami ucieka i wydaje się większy niż jest, czyli nasz Borsuk Europejski, Meles Meles. przyjemny gość, fantastycznie się u niego pije herbatę w norze. I teraz, gdzie one występują? Nasze Meles, Meles, o którym dzisiaj będziemy mówić, występują głównie w tej części Europy. Tutaj, jak na powyższym zaznaczeniu, jest pokazane, czyli możemy spotkać go w polskich lasach. Co się czasami zdarza. Nawet mi osobiście widziałem go totalnie w polskich lasach, czyli na jakimś gdzie wybiegł sobie szukając żarcia. Więc, jakby spoko. Można je spotkać w różnych miejscach. To są. borsuki generalnie są. Um, teraz, jakie one są? Charakterystyka. Jak widzicie, to jest morderczy drapieżnik. Potwór, e, który grasuje w nocy, co też jest do końca bardzo ciekawe, bo wszystkie zdjęcia są w dzień. Więc tak, jest drapieżnikiem. E, jest w sumie też trochę wszystkożerny, bo on, no, że robaki, że małe saki, gady, mm, wszystko co się nawinie, więc tak możemy powiedzieć, że jest drapieżnikiem. Oczywiście orzechy, o, o, korzanki, owoce i tak dalej, co znajdzie na ziemi, też zeżle. Dlaczego mówię, że podobno tryb nocny, bo wszędzie mają tryb nocny i faktycznie częściej spotkamy je w nocy i częściej znajdziemy je w nocy, e, w lesie szczególnie. Są takie specjalne kameryki, gdzie można znaleźć chrumczące i wciągające borsuki wraz z rodzinką. Dlaczego mówię też podobno? Ponieważ wszystkie zdjęcia są w dzień. Nie rozumiem tego, ale ustalmy, że mają tryb nocny i częściej spotkamy je w nocy w lesie. I zapadają w sens zimowy. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to chyba jedyny z tych gatunków, z tego co dobrze zwróciłem uwagę, który faktycznie zapada na sen zimowy, tak? Czyli mówi: Jest zimno, idę spać, obudźcie mnie na wiosnę i już nie wraca. Jakby. Znaczy wraca na wiosnę, ale przez zimę mam wylane. Jakby każdy chciałby być w tym momencie borsukiem. Yy, I teraz tak, co mamy dalej? Dalej mamy bardzo istotną rzecz, jeżeli chodzi o borsuki, ponieważ one mają nory. I teraz, dlaczego one są takie ważne? Bo to jest największa esencja jakby borsukości. To są ich nory. One są bardzo skomplikowane. Yy, czasami zdarza się. Dokładnie to co napisałaś, tak, dokładnie też są robione w nocy, ale głównie widać tam mordercze oczy. Nory, bursuków są skomplikowane. Jeżeli wśród nas jest jakiś, nie wiem, zoolog, biolog i tak dalej, to oczywiście możecie mnie poprawiać, bo jakby jestem tylko pasjonatem, głównie, więc szukam artykuły i znajduję takie fajne rzeczy, są skomplikowane. Co znaczy skomplikowana nora? My sobie myślimy, skomplikowana nora, no to co? Nie, nie wiem, ma dwa pokoje? Otóż. Tak jak większość zwierząt mogłoby sobie pomyśleć, kupimy, kopie, kop, ku, ku, kopiemy sobie dziurę, kopiemy sobie pokój, kopiemy sobie wyjście awaryjne. Tak borsuki idą dalej. Borsuki budują sobie pokoje, kopią różne izby. Jest izba główna, tak, w której na przykład sobie żerują, jak znajdą jedzonko, w której przebywają. Jest izba sypialna, w której jakby śpią albo kopolują i mają bardzo bogate życie erotyczne. Jest cudowny artykuł w National Geographic, albo tu na BBC. Gdzie ktoś mieszkał niedaleko nory i myślał, że kogoś zażynają, albo że siedzi jakaś orgia w lesie, a to po prostu były dwa kopulujące bursuki, które jęczały i sapały i generalnie działy się rzeczy. Mają też salę gniazdową, i to, bo bursuki są mądre i nie chcą spać w tym samym miejscu, co krzyczące dzieci, więc wykopują oddzielną oddzielną norę specjalnie na to, żeby dzieci tam były, i to jest taka, wiecie, ona jest gdzieś tam schowana, nie słuchać jak drą papę, jak, jak drą papę, więc i są teoretycznie bezpieczne, więc mają oddzielną miejsce, gdzie one sobie żyją, gdzie mają sobie ściółkę, gdzie mają sobie e, e, jakieś tam generalnie fajne fancy rzeczy. I teraz co jeszcze do, a propos nur? A propos nur? Nory są przekazywane w większości z pokolenia na pokolenie, to znaczy, że w jednej norze jedna nora jest wielorodzinna, a nie jednorodzinna. Więc są różne piętra, są, e, są różne gniazdy, czasami przychodzi jakby, nie wiem, najstarszy borsuk mówi, to jest moja borsuczyca i ja chcę mieć norę, a stary mój to sobie wykop. I on se wykopuje jakby od noga, od korytarza, buduje swoją norę i tak dalej. No i one tak potrafią z pokolenia na pokolenie przechodzić, e, jakby... I wiecie, żyje się nieźle. Oczywiście zdarzają się bursuki, które kopią swoje własne nory, mów, obrażają się na starek, mówią, odchodzę, a oni nie, nie odchodź. On odchodzi i idzie w las i kopie swoją norę, a potem robi dokładnie to samo, co jego starzy. Więc co do nur. Eee, jeszcze, jeżeli chodzi o bursuki, one są bardzo czystymi zwierzętami. One dbają o swoje nory. Fakt, faktem można w ich norach znaleźć czasami różne zwierzęta żyjące, bo te nory, mówię, są rozległe, są skomplikowane i można czasami spotkać lisy, można spotkać czasami. Eee, te, jak one się nazywają? Króliki, jakieś takie małe gryzonie. Oczywiście, wiecie, borsuki mają chill, dopóki nie są głodne, więc i dopóki ktoś im nie syfi. Zdarza się, że czasami lisy potrafią być wredne i wejść do nory borsuka i ją zasypić. Nie jest to do końca sprawdzony temat, ale jakby, że jesteśmy pro borsuczy, to, to jakby musimy mówić takie rzeczy. Ale tak, borsuki wymieniają regularnie ściółkę w zależności od sezonu. To znaczy, że na wiosnę, jakby po całej zimie, cała ściółka jest wywalana. Jest przynoszony nowy, świeży dywan z wiosennej kolekcji. Po czym, jak jest, zmienia się wiosna i ten już jakby wiosenna kolekcja się usyfiła, bo przecież jakby kopulacja jest brudna i dzieci też syfią, no to wymieniamy ściółkę na kolekcję letnią, jedną, drugą, no i tak sobie bursuki wymieniają i sprzątają norki z liści, badyli, mchu i tak dalej. I teraz, skoro są z pokolenia na pokolenie, to co się dzieje, kiedy nam zejdzie? Co jeszcze mamy? Aha, a propos czystości, borsuki nie robią we własnym gnieździe. są o wiele, Mają latryny i jakby wychodzą z gniazda, kilkadziesiąt tam metrów, znajdują jakiś krzak, wykupują dziurę, robią do dziury, zasypują ją, wracają do domu. Nie robią w chacie. Jakby są mądre, wiedzą, że nie mają kanalizacji, a, a jakby no, kupa śmierci. Więc tego też nie robią. Kolejna rzecz, którą jest, a propos pokolenie na pokolenie, to jest bardzo ciekawa rzecz dotycząca tego, że Borsuki, jak jak umiera, to Borsuki robią dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jeżeli jest zmarł w izbie, to bardzo często zapieczętowują tą izbę, w sensie zakupują wejścia z jednej i z drugiej strony, no i ten borsuk sobie tam się rozkłada, zjadają go robaki, one to zasypują i mówią no tutaj był pokój dziadka, gdzie teraz jest dziadek? No w środku, nie żyje. I tak sobie te bursuki radzą, a czasami jak na przykład jest za mało miejsca i borsuki uznają, że jednak umarł w korytarzu, nie będziemy zasypywać całego korytarza, to wynoszą dziadka i robią mu pogrzeb. I zakupują go gdzieś w lesie i tam go zżerają. Przychodzą sobie taka rodzina borsuków 1 listopada i mówią, o tutaj leży dziadek. Serio leży? No już pewnie nie, coś go zażarło. Ale to był fajny dziadek, wybudował nam norę. Nie, wracamy do chaty. I generalnie tak robią borsuki. Eee, I teraz przechodząc płynnie, czy, czy są jakieś pytania dotyczące borsuków? Pytanie jeszcze będą na koniec, ale tutaj jeszcze w razie czego mogę coś naprostować. Generalnie są fajne, spoko, ignorują ludzi. Eee, to jest też prawda, że generalnie borsuki mają nas w dupie. Że tak kolokwialnie powiem, ponieważ one. I to jest też problem, że jeżeli widzicie borsuka na ulicy, to nieważne jak wielki masz samochód, on cię zignoruje i po prostu ci wlezie pod ten samochód. Więc trzeba na nie uważać, bo no cóż, mają nas gdzieś. Eee, następnym naszym bohaterem, którego Wam dzisiaj opiszę, jest jeden z moich ulubionych borsuków, zaraz po e, Melesie. Jest to e, Ratel Miodożer, czyli Melivora capensis, kiedyś dawniej znany jako miodojamnik. Albo tak. Tak, ja, miodojamnik, tak który jest, uważam, najlepszą nazwą dla takiego borsuka ever. Tylko, że cóż, może byłby agresywny jak jamnik, e, taki źle wychowany jamnik i faktycznie lubi miód, ale o tym za chwilę. Gdzie znajdziemy tą oto cudowną bestię pełną pazurów, zębów i backstory? Znajdziemy ją w Afryce na szczęście, więc spokojnie, nic nam nie grozi, nic nas nie zje w nocy. To jest Afryka Środkowa, Afryka Południowa i Półwysep Arabski to jest generalnie te części, wiecie, sawanna, ciepło, miło, nie pustynnie aż tak. Więc tutaj żyje nasz cudowny ratel miodorze. A, czyli ratel miodorze albo miodorze. Niech wpiszecie ratel, to zaraz koło ratel skład wyskoczy wam to, więc będziecie mogli sprawdzić. I teraz tak, co to jest za stworzenie? Podstawowe informacje: no to po angielsku możecie znać go jako Honey Badger, czyli miodowy borsuk. Co dalej? Ok, i teraz tak, jest drapieżnikiem, faktycznie jest drapieżnikiem. Cudowna rzecz, że je faktycznie mięso, w tym je kobry. I nie pamiętam, czy, czy mam to w prezentacji, czy nie. Ale tak, żrą jaszczurki, żrą węże, żrą jadowice węże, żrą skorpiony, żrą larwy pszczół, bo to o to właśnie chodzi. Jeżeli chodzi o tą... To mówię, jakby, dlaczego miodożerny, bo one polują na ule, one polują na gniazda pszczół. I nie wyjadają miodu jako takiego samego. Miód jest przyprawą w tym przypadku. One wyjadają larwy pszczół. I te larwy pszczół generalnie są ich takim przysmakiem, bo one są jakby tłuściutkie i mają bardzo dużo protein, więc jakby aratel musi być in a shape, więc jakby musi być w formie, więc musi żreć dużo protein. To jest taki wiecie, koktajl białkowy dla retelka. No ten tryb życia, ale wiemy jak jest, tak, są generalnie tak, one buszują głównie w nocy, ale one jako że żyją w Afryce, a... A to jest szalona, szalona okolica, to żyją generalnie trochę takie 2-4 nowe. Raczej częściej spotkamy, tak jak tu jest powiedziane, są na pewno zdjęcia nocne, ale nie wyglądają takie epicko. No i też na przykład, jeżeli zrobione zdjęcie ratela w niewoli, no to on raczej ma aktywny, dzienny tryb życia niż nocny. E, idziemy dalej. I teraz one są nieustraszone. Widzę, że chyba nie mam tego tutaj, więc powinienem powiedzieć to przy drapieżnikach. Dlaczego ratele są nieustraszone? Bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ratele są nieustraszone, bo one tak samo jak bursuki, i to jest chyba w genach, mają wylane, a ratel może sobie jeszcze na to pozwolić. Więc one, zdarzają się sytuacje, w których wchodzą w konflikt z większym od siebie i wychodzą z tego obronną łapą. Mianowicie są zdjęcia, gdzie na przykład wredne lwy, bo lwy są wredne jak się nudzą, Atakują sobie niewinne ratelki, które sobie gdzieś tam człapią. Tylko, że problem z ratelem jest taki, że on, on będzie uciekał, bo każde zwierzę ucieka, ale w momencie, kiedy nadepnie mu się za bardzo na odcisk, taki ratel stwierdzi: No to panie, będzie w nie? I w tym momencie taki ratel atakuje. I są zdjęcia, jest takie w ogóle cudowne zdjęcie, znaczy one nie są cudowne, bo one są strasznie stresogenne, bo jak się patrzy, jak, się, jak te wredne lwy maltretują te ratele, to jest masakra, ale ratele sobie radzą. One potrafią przygniecione ugryźć takiego lwa w nos, ugryźć takiego lwa w język, ale wy mają duży problem ze z jedzeniem takiego małego, wrednego skurczysyna. Są, są zdjęcia i ja teraz do tego dojdę, bo mam widzę na następnym slajdzie, mam... Jakby one potrafią przegonić nosorożce, one potrafią przegonić hipopotamy, one potrafią przegonić każde zwierzę, które jest dla nich wredne. Bo one idą i po prostu warczą i atakują. Nie, nie, nie pierdzielą się w omijanie, nie pierdzielą się w strach. One po prostu nie? I w tym momencie lew, nosorożec, krokodyl, cokolwiek. Nie jakby. To już jest ustawka, nie? I teraz tak, o, tutaj mam. I są super sprytne. To jest kadr z. Z jednego z najlepszych w ogóle dokumentów na temat rateli miodożernych, i tutaj musimy się zatrzymać na chwilę. Ja mam Specjalny, jakby na to slajd. O! I teraz ja Wam pokażę jedną ważną rzecz. Dlaczego są sprytne? Jest sobie taki, o którym też powiem, mam go dalej napisanego. Jest sobie taki dokument BBC, który nazywa się Honey Badger Animal of Mayhem, czy coś takiego. I teraz one nie są głupie. Dlaczego? Ponieważ potrafią korzystać z jakby narzędzi, potrafią korzystać z e, uroków natury, potrafią korzystać z kamieni, e, z podpór, z rzeczy. I teraz tak, na poprzednim slajdzie, czyli e, tutaj, e, mamy, bo ja nie pamiętam, jak się nazywał, się chyba Stafus nazywał, o, Snafus. Snafus został odłowionym ratelem, ponieważ ratele potrafiły wbić się na e, tereny e, hodowli i zagryźć świnie, bo były głodne. Albo przeszkadzało im to, bo szły akurat w tamtą stronę. No i Snafos był takim zwierzakiem, który został odłowiony właśnie z, po ciężkiej walce, ale został odłowiony z hodowli, gdzie zagryzł chyba dwie, trzy świnie i jeszcze jednego psa strażniczego. I w końcu udało tym się dwóm, e, dwóm psom zagonić go w kozi róg i wsadzili go do klatki. On w tej klatce w ogóle wyglądał jak przegrany życia, nie? Jakby on. On stracił wszystko, całą nadzieję. On się czuł w ogóle upokorzony i miał takie, no come on, serio, klatka, bijmy się na pięści. No i on został odłowiony do takiej specjalnej ostoi, tylko że ratele zazwyczaj nie są trzymane w niewoli. Więc co zrobili na początku pierwsza rzecz, sadzili go do klatki. Co było dużym błędem, bo potem niedługo potem do niego dostał się inny ratel, więc one już zaczęły generalnie sobie pomagać. Więc taka kratka, gdzie były powiedzmy kraty kraty do bram i był jakiś taki suwak tutaj, to to nie był problem dla ratela, bo on się po prostu tutaj wspiął łapkami, aha, bo to jeszcze była taka krata, wiecie, jak są te siatki e, ogrod ogrodnicze, e, one wspiął się tutaj, przesunął to, wypchnął drzwi i drzwi się otworzyły i e, uciekamy, nie? To była pierwsza rzecz. Kiedy udało im się zablokować te drzwi w jakiś sensowny sposób, e, ratel zna sposób, żeby je przepchnąć e, z jakby ze swojego miejsca, gdy dali, wiecie, e, tu jest piłka. Kiedy mamy taki, taką samą kratę i jakby borsuki odkryły, że tutaj jest na przykład takie, tu jest przywiązane, tu jest przywiązane i tu jest zamek, to wiecie, one były tak przywiązane, żeby ludzie mogli sobie je otworzyć, więc jak to była krata, to takim borsukom to nie był problem wspiąć się i w, dwie, w dwa borsuki otworzyć zamek, zdjąć jedno otwarcie i zdjąć drugie otwarcie albo uchylić na tyle drzwi, żeby mogły sobie uciec. Kiedy klatka nie zdała swojego egzaminu, kiedy klatka nie zdała swojego egzaminu, wsadzili je do leja. Do takiego leja. No ale wiecie, żeby nie, były, nie było to Alcatraz, to ten lej miał, wiecie, miał drzewka, miał kamienie, tak, miał więcej drzewek. No więc pierwszą rzecz, jaką ten Borsuk zrobił, po zbadaniu terenu, wskoczył na drzewo i wyskoczył ze swojego ogrodzenia, ze swojego Alcatraz. Więc uznano, że się usunie drzewa z zewnątrz. Żeby sobie nie wyłaził. Co zrobił taki borsuk? Wziął kamienie leżące w okolicy i zbudował sobie schody. I wylazł. Więc usunięto wszystkie kamienie. Z jego wybiegu. Więc co zrobił borsuk? Mając za bardzo mało kamieni, pojedyncze drzewa i bardzo dużo ziemi, uznał, że wybierze sobie, zrobi sobie kulki z błota i wyjdzie. I wyszedł. W tym momencie pilnowanie jego zajęło się ich trochę dwa, cztery na dobę, jakby. 2-4 na dobę zajęciem i co non stop muszą go stamtąd wyciągać. W tym samym dokumencie możemy zobaczyć, że jak cokolwiek wrzucisz temu ratelowi do wybiegu, czy to będzie opona, czy to będą grabie, świetne grabie, to nie jest istotne, bo on sobie... Uy, przepraszam. Tak, ex basen. Tak, to był ex basen. E, to jest jakby opona, gdy grabie. On sobie je postawi, on się na nie wespnie i on wyjdzie. Co więcej, e, żeby nie było, bo ucieczka to ucieczka. To są, to są jego ucieczki. Pierwszy raz, jak się skapnęli, że im uciekł, to generalnie ten. Y, Ratę zdemolował pół ostoi. Zagryzł kilka piesków preriowych, wystraszył nosorożca, pogonił i pogryzł żerafy, wystraszył lwa, który żył w okolicy, wlazł do domu właścicieli, wybił sobie szybę, otworzył zamrażalnik, wyciągnął bekon, pogryzł ten bekon, obsikał i obryzgał wszystko, co mógł w dużym pokoju, w takim salonie ich, podrapał połowę mebli, po czym wyszedł i poszedł grasować dalej. Właściciele myśleli, że ktoś się włamał po czym ślady okazały się być tym ratelem. Co więcej, ten sam dokument, ten sam rat, sorry za spoiler, ale możecie zawsze sobie to obejrzeć, bo to jest fascynujące, ja tam tylko mówię duże, duże w dużym skrócie, był sobie typas, bo ratele są ogromnym problemem w Afryce i są problemem dla hodowców właśnie miodu, dla pszczelarzy, hodowców miodu, come on, dla pszczelarzy. Są dużym problemem dla pszczelarzy, gdyż no, one włamują się na posesję, niszczą ule. I żeby Wam dać przykład, tam jest opisane, że hodowla jednego, powiedzmy, hodowla takiej e, tylu pasiek, czyli to jest około, około e, 16-30 pasiek, powiedzmy, to jest e, koszt, był wtedy koszt, kilkudziesięciu tysięcy funtów tam było bodajże 30 tysięcy funtów, coś takiego. I teraz, żeby takie pasieki się rozwinęły i produkowały miód taki, żeby to się zaczęło zwracać, potrzeba dwóch lat. Dwóch, trzech lat na to, żeby one się rozwinęły i zaczęły produkować ten miód, ci pszczelarze wyszli, że tak powiem, na swoje. No i teraz taki ratel, wbijając na taką posesję, wyży na połowę tego, czyli tak z 15 uli potrafi 2-3 godziny obrobić, zniszczyć, zdewastować, nie pozostawić nic po nich i uciec w trzy godziny. Więc był sobie taki typas, który pomyślał sobie, że on ogarnie antyratelowe zabezpieczenie, nie? I przyszedł do tej ostoi, tam miał e, miód, wsadzili tam na jakieś drzewo, żeby zobaczyć, jak, jak sobie, jak się ratele wspinają, jak się ratele coś tam i tak dalej. No i pamiętajcie, że są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o e, budowę ula, bo on musi być przestrzenny, te pszczoły muszą móc wyjść z każdej strony, więc nie da się zasadniczo, tak w pewnym sensie, ogrodzić tego, żeby te pszczoły nie wiem, nie czuły się zamknięte, albo nie chciały się tamtąd wynieść, więc one muszą mieć dość otwartą przestrzeń. Więc co wymyślił ten typas? Ten typas, jak to było? 5-10 lat yy, pracy nad tym, yy, nad tym jakby pomysłem jego e, postawił sobie, będzie o widać, bo mam to na moim ekraniku, ale dobra, postawił sobie taką klatkę na nóżkach, tak? Dobra, uznajmy, że tak było. E, gdzie były ule? Fantastyczne te ule. Słuchajcie, e, muszę narysować teraz ule, To to chwilę potrwa. Jestem super rysownikiem, jeżeli chodzi o to, dlatego wiem, mam tablicę na konwentach. Zawsze pytam, czy jest tablica, można nie rysować. No i tu były kraty, nie? No i widzicie, do nich też musi być dostęp. Jest gdzieś tutaj, był zamek, tak? Tu było jakieś tam, jakieś tam otwarcie, było i tak dalej. I on sobie stał na takich kurzych nóżkach. Stał sobie w ten sposób. I teraz my możemy sobie pomyśleć, Boże, ale pikseloza. My możemy sobie pomyśleć, no dobra, no ale no to, to są pręty, tak? No to nie wejdą, tak? No nie. Um, w tym samym miejscu były dwa borsuki. Dwa ratele. Świetnie mi to wyszło. Fantastycznie. I teraz te dwa ratele, co one zrobiły? Te dwa ratele yy, siedziały sobie, poczuły miód, bo tu był miód oczywiście i wszystko. No i pierwszy ratel podjął próbę. Wchodzi na jedną nogę, wchodzi na drugą nogę, wchodzi na trzecią nogę, wchodzi na czwartą nogę. Ze wszystkich się ześlizgnął. Już chciał się poddać, już zaczął gryźć ten plan. Co wtedy zrobił drugi ratel? Patrząc, jak ten mu się nie udaje, podszedł do, pierwszego, do pierwszej nogi. Za, zaparł się podczas spinania i od razu wlazł do środka. Gościu się załamał, ratele rozgromiły po prostu to całe zabezpieczenie od razu, wywaliły wszyscy cały miód. Jeszcze sobie pomagały, bo ten jeden zrzucał temu drugiemu żarcie. Także tak, to są sprytne zwierzęta. Potrafią się włamywać, potrafią włazić gdzie chcą, bo jakby nikt im nie powiedział, że nie mogą albo że mają nie robić tego. ale mają wylane. Więc teraz tak. Eee, żyją, są sprytne, też powiedziałem. Żyją samotnie lub w parach, e, bo raczej nie żyją w stadach. Tak, wiem. To jest, spaliłaś mi żart, ale tak, dobrze, że nie mają przeciwstawnych kciuków, bo byłoby po nas. <grych> eee, ale tak, żyją samotnie. To widać, widać, kto był, bo ja mówię często te rzeczy. Żyją samotnie lub w parach, bardzo często. One się niezbyt dogadują, ale są nawet całkiem rodzinne. W sensie, że jeżeli ratel ma małe, to o nich pilnuje jak porąbane, nie? jakby Jak kłażą z nim młode. I nie robią nic głupiego, to jest spoko, ale jak na przykład przychodzi jakiś drapiecznik, to taka, taki ratel potrafi się na hieny rzucić, nie? Bo hieny coś żrą i taki ratel. I wiecie, i nie ma stworka, i nie ma problemu. Matko, ale was dużo. Ale fajnie, prawie pełna sala. Dobra, wracamy do tematu co my tu jeszcze mamy e, mieszkają w norach, one są trochę mniej sophisticated jak e, w porównaniu do zwykłych borsuków, one po prostu albo znajdą dziurę w ziemi, albo wykopują coś płytkiego i śpią tam zanim wyruszą na dalsze łowy i morderstwa I jednak to mam, umierwiam właśnie miód i larwy pszczół, czyli dlatego są miodożerne, to już też wam powiedziałem że y, i są generalnie, i do tego przejdę, bo są niezwykle odporne tutaj mamy y, ratela wracającego z bitwy z Kolczatką. E, dlaczego nic mu nie jest. <grych> Ponieważ one. Czy, czy ja to mam dalej? Ja wam to pokażę tu. O, są dużo elastyczne. Widzicie tą białą część na jego plecach. Ratele mają. E, Czyli wskaźnika. Ratele mają tą część tutaj bardzo e, odporną. Ona jest pełna, jakby tam jest gruby tłuszcz, który w, w świecie natury on ma na sobie kevlar. Tak? On ma na sobie bardzo niezwykły i lekki stop czegokolwiek, której zęby zasadniczo nie mają jak się przebić, a, a urządlenia czy kolce to już w ogóle. To jest twarde, to jest elastyczne, to się składa głównie z tłuszczu, ta skóra jest twarda, dlatego cokolwiek go gryzie, cokolwiek się próbuje w niego wbić, nie jest w stanie do końca się przebić do tak bardzo, żeby... Tylko strzelba albo harpun, tak? Jakby się przebije przez to, albo samochód jak przejedzie, tak? Jakby skóra zostanie, reszta się zgniecie, nie? To jest coś w tym stylu. Są super elastyczne, więc w momencie, w którym na przykład taki ratel jest łapany w, za, za tyłek, nie? I jest przygniat, przygniatany do, do ziemi, tak, żeby dupką dotykał tego, to on się potrafi obrócić o prawie 180 stopni i upierdzielić tego, kogoś, kto go gryzie. I się nie będzie tym przejmował. On po prostu się odwróci i upierdzieli. Dlatego są super elastyczne, dlatego są super wytrzymałe, dlatego pszczoły mają taki ogromny problem z załatwieniem tego skurczysyna, jak rozwala im ul. Co, wie, co lepsze, pszczoły, pamiętajmy, mają żądła i żądlą. I wiemy, że im da, jeżeli jest za dużo urządleń w, w ciele e, czy kogokolwiek, to może nam się zejść. No, nikt nie powiedział temu, go, ktoś kiedyś to powiedział ratelowi, więc ten skurczysyn wyrobił sobie odporność na jadę i trucizny. Ergo, nie, nieważne, czy jesteś kobrą, czy skorpionem, czy pszczołem, nie robi mu to. Ale teraz pytanie jest takie: Ale jak mu to nie robi? Przecież to jest borsuk, to nie jest tak, że się rodzisz z odpornością. No nie, nie rodzą się z odpornością, rodzą się z instynktem. I za młodego ratela one nie są odporne. Więc co robią takie młode ratele? Młode ratele e, znajdują sobie skorpiona jakiegoś małego skorpiona tam są te czarne, takie królewskie, nie? drażnią tego skorpiona, pozwalają mu się ugryźć w nos wielokrotnie, bo to jest naj, najwyrażliwsza część ratela, to jest właśnie jego nos, więc nie wiem, podchodzicie, bijecie go w nos i liczycie na to, że was nie będzie gonił, ale ten, i one dają się ugryźć w nos wielokrotnie, aż, że zapewne skorpionowi, skończy się wena albo one się znudzą. W tym momencie one e, odgryzają mu ten ogon i zjadają, i zjadają skorpiona i powtarzają to wielokrotnie, budując sobie odporność na jad. Nie, nie próbujcie tego w domu. To tak nie działa z ludźmi. To tak działa tylko z ratelami jak coś. E, aczkolwiek nie będę wam mówił, jak macie żyć. Co więcej, kiedy one już są dorosłe i już się uodporniły na jady, co to im daje? To nie jest tak, że jak na przykład one walczą z kobrą, a to się zdarza, że na przykład, o, kobra! I kobra sobie idzie, król, król jakby sawanny, tak, bo upierdzieli w nogę i zabije słonia, a tu nagle staje ratel przed nimi i taki, on do niego wypierdziela, a ono, nie, jesteś moim obiadem. I w tym momencie zaczyna się bitwa, no i wiecie, kobra się broni, gryzie tego ratela, ratel bierze to na klatę, po czym morduje kobrę i pada na glebę. Po godzinie wstaje... I dojada kobre. Wiecie, on ma kaca po tym. On się czuje taki dizzy, on się czuje taki zamroczony, on pada, odsypia sobie godzinkę, dwie, po czym wstaje i wpierdziela kobre do reszty. Także. No, nie rzucać wężami w ratela, nie? Jakby, bo, bo to się źle skończy. Co więcej, ratele, jak wiemy, one są nieustraszone, one potrafią się bić, ale one potrafią też tak samo jak Skunksy, czyli z rodziny, mają taki przy odbycie, mają właśnie taki gruczoł, który pozwala opryskiwać śmierdzącą cieczą napastnika. Wiecie, ratele też mają swój honor i nie będą się bić z każdym, więc jeżeli ktoś się drażni, to najpierw jest kilka rzeczy. Po pierwsze ignoruje i ucieka, po drugie pierdzi na niego smrodem, no jeżeli nie odpuści, zagryzamy z nie? Więc jakby to działa mniej więcej w ten sposób. I tym samym taki oto ratel e, zdobył e, swoje, jakby tytuł najbardziej nieustraszonego zwierzęcia świata. Bo czy to lwy, czy to e, nosorożce, czy to ludzie, czy to psy, czy to cokolwiek, ratele mają to gdzieś. Idąc dalej, nasz następny bohater, jako że już wiemy, że z ratelami nie zadzieramy, jakby bratele miały przeciwstawne kciuki, byłoby po nas. Um, rosomak tundrowy, zwany Gulo-Gulo. Rosomak tundrowy jest największym łaścicowatem, lądowym łaścicowatem, który żyje. Jedynym większym łaścicowatem od niego są takie ogromne wydry. Które też należą do rodziny Go Generalnie się. Właściwie nie rozumiem, dlaczego nie mówi się, że jest borsukiem, bo w sumie to jest, ale to tylko moje zdanie. Może jacyś biologowie powiedzą mi, że się mylę. Zakceptuję to i, nie, i zostawię go w prezentacji. O, za daleko tu. Jak widzicie, żyje w Ameryce Północnej, północna Europa i północna Azja. To są jego tereny. To jest jego, jego, jakby, jego dzielnia. I tutaj sobie rosną, jak generalnie żyje. <laughs> Jest generalnie też pod ochroną, tak swoją drogą. Tak jak powiedziałem, jest to największy lądowy łasicowaty. Patrzcie, jaki radosny, jaki fluffy. Są pod ochroną, gdyż traperzy i bardzo dużo myśliwych myliło je z niedźwiedziami i też na nie polowało, więc jakby. Teraz jest ich mniej. No i tam jest jeszcze kilka rzeczy, które się ten. Mają bardzo słaby wzrok i nie widzą za dobrze. Przydałyby się jakieś okulary, jakieś plusy lub minusy, ale mają fantastyczny węch. Widziałem taki cudowny program, gdzie ktoś w ogóle miał na smyczy, gdzie testowali jego węch. One sobie świetnie z tym radzą, ponieważ one potrafią wyczuć zwłoki leżące pod mega grubą warstwą śniegu. Może mega, to nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale nawet kilkumetrową warstwą śniegu one są w stanie wyczuć zwłoki. Dla przetestowania ktoś wziął mięso, zakopał je w śniegu dość głęboko, zasypał i wrócili następnego dnia z rosomakiem. Rosomak od razu, jak byli w okolicy, wyczuł żarcie, i od razu się wkopał, i od razu znalazł, znalazł to, co miał. Więc na przykład, jeżeli takiego łosia zasypie lawina przez przypadek. To spokojnie on się nie zmarnuje, on się trochę przemrozi. Przyjdzie sobie rosomak, zrobią śniadanie. I go. Są samotnikami, prowadzą samotny tryb życia, głównie dlatego spotyka się pojedyncze rosomaki, które sobie człapią i szwendają. Są aktywne całą dobę. One non stop łażą. Um, one non-stop łażą, one odpoczywają 2-3-4 godziny na dobę eee, i to nie zawsze w, w, w ciągu. One potrafią na przykład zrobić sobie powernapa i iść dalej. One ciągle chodzą, ciągle człapią. Dlatego też, co my tu mamy? Eee, Okej, okay, to do tego przejdę, bo to jest całe story, dlaczego i łażą, i dlaczego gulo-gulo, i dlaczego eee, znajdują rzeczy, i w ogóle. Więc tak, jest kilka mitów na temat rosomaków, które eee, się nie zgadzają, bo. Wszyscy wiemy, wszyscy znamy historię Rosomaka, wszyscy znamy Wolverina, i wszyscy mamy to, że Rosomaki biją się z niedźwiedziami i są, są super agresywne. To nie do końca jest tak. Młode rosomaki, owszem, ale one mają nie po kolei w głowie. Dorosłe rosomaki nie są agresywne. Dorosłe rosomaki będą unikać ludzi, będą unikać zwierząt i będą unikać otwartych, otwartych konfliktów, będą unikać bitwy, walk czy czegokolwiek. To nie jest tak, że dwa pokemony się spotykają i się tłuką, tak? Rosomaki mają ten problem, że bardzo często jeżeli je widziano. To widziano je właśnie w momentach, kiedy albo wilki, albo niedźwiedzie, e, wraz z nimi weszły w otwarty konflikt. Ponieważ i rosoma, sorry, i rosomaki, i wilki, na przykład, szczególnie w Kanadzie, mają bardzo podobne tereny łowieckie. I, i rosomaki i wilki. Są wędrow, wędrowne i bardzo często się krzyżują. Więc kiedy znajdą żarcie, to jeżeli się nie podzielą i nie, nie zignorują faktu, że wszyscy są głodni, to albo rosomak, albo wilki będą próbowały się przegonić. Szczególnie, że rosomak jest jeden, więc ona automatycznie, wiecie, jest ich stado. I zdarzają się sytuacje, gdzie rosomak żre sobie łosia, sarnę albo inną padlinę i przyłożą wilki, które próbują go odstraszyć. No ale z rosomakiem jest problem taki, że on, on jak wszystkie inne bursukowate. On mnie przy żarciu nie odpuści. E, więc nie jest prawdą, że są agresywne. Wyczytałem, że prawdą jest, że młode, ba, młode rosomaki e, nie za bardzo potrafią o, ogarnąć swoją siłę i potrafią się rzucić na niedźwiedzia i przegrać, bo są jeszcze niewykształcone w pewnym sensie. E, ale tak jak powiedziałem, są super silne. Pod tą masą futra nie ma prawie tłuszczu. Co w się sensie jest, bo musi je trzymać izolację, ale są bardzo silne, no bo one non-stop chodzą. Wiecie, to jest tak, jakbyście cały czas robili Nordic walking albo wiecie, łażenie, i nie zatrzymywali się przez cały czas, no to wiecie, uda, ręce, nogi, łapy, wszystko się buduje, tak? W tym momencie on też łażą po terenach ciężkich, tak? Które są na przykład lo, y, o, o, jakby obłożone śniegiem, to są bardzo często górzyste tereny. One non-stop łażą. One mają tam tyle mięśni, że mogłyby spokojnie brać udział, jakby w podnoszeniu ciężarów, nie? Są odważne, tak jak powiedziałem, bo nie, nie będą uciekać, kiedy stadowików je otoczy. One po prostu będą walczyć o żarcie. Z niedźwiedziami jest tak samo, że jeżeli niedźwiedź stwierdzi, że będzie chciał ukraść żarcie do samakowi albo będzie chciał zaatakować rosomaka, to rosomak nie odpuści. On nie ucieknie. On się będzie bronił. Bo jeżeli do jeżeli Wiecie, to jest trochę tak w świecie natury. Jeżeli nie pokażesz, że jesteś silniejszy, no to, to cię nie odpuszczą. Jeżeli niedźwiedź przeżyje, to. Pójdzie dalej, tak? To będzie pamiętał, żeby z ten zapach i tego rosomaka omijać, żeby te zwierzęta omijać, tak? Dlatego rosomaki bardzo często rzucają się od razu do gardła. Nie rzucają się na twarz, nie drapią bez sensu, tylko celują w konkretne miejsce, żeby zabić. I teraz tak. Koczownicy, tryb życia. Koczownicy, tryb życia właśnie polega na tym, że bardzo dużo łażą, bardzo dużo chodzą i przenoszą się z miejsca na miejsce, dlatego też potrzebują bardzo dużo żarcia. Czy ja to mam dalej? O, to jest powód, dla którego. Sorry, że tak przeskakuję, bo ja tu mam, e, chyba na następnym slajdzie będzie. E, to jest powód, to hydrofobowe futro jest powodem, dla którego one są na wyginięciu. Ponieważ e, hydrofobowe futro to jest takie ewolucyjne, cudowna rzecz, która powoduje, że izolujecie cię od zimna i od wody. One pływają, one wychodzą z wody, one się otrzepują i to futro jakby odpycha, wiecie, jak kaczki. One odpychają wodę i one nie mają problemu z tym, żeby wejść do wody, przepłynąć całe jezioro i wyjść i jakby otrzepać się i iść dalej. One się nie przeziębią. I dlatego traperzy i osoby żyjące na północy, szukając jakby ubrań i ciuchów, łapały ich dla skóry i polowały na rosomaki dla skóry, no bo to jest naturalna izolacja od wody. Więc w terenach tundrowych, w terenach mokrych, to jest idealne po prostu ubranko. Okradają wilki, tak jak już powiedziałem. Okradają wilki, więc zdarza się też, że rosomak też jest bezczelny. jak im się, tak jak wcześniej powiedziałem, krzyżują im się ścieżki, jakby. Podróżne, ciężkie <gryczki> podróżne, jak im się krzyżują tereny łowne i wilki dopadły, to rosomak wie na swoją siłę i bardzo często też się zdarza, że po prostu wpierdzieli się w środek wilków. Jest kilka filmików na tubie, gdzie możecie zobaczyć, jak akurat ktoś nagrywał wilki i przylazł rosomak i je wszystkie rozpędził, bo żarcie, tak? One też się nie będą przejmować, one będą kradły, bo, bo mogą, tak? Nikt im nic nie zrobi. <grych> w lesie nie ma prawa. I teraz po łacinie gulo-gulo oznacza obżarstwo. I teraz te wszystkie rzeczy, które wam powiedziałem, tak, czyli że mają kocutownicy tryb życia, że okradają wilki, że dużo łażą, że są samotnikami i w ogóle i że nie śpią, to powoduje, że one muszą bardzo dużo jeść. Dlaczego się zaśmiałem wtedy, że łoś, o będzie śniadanie? Bo kiedy rosomok znajduje łosia, on go zjada do cna i on dalej będzie głodny, bo on musi teraz iść kilkadziesiąt kilometrów po to, żeby znowu znaleźć jedzenie. I to jest problem u rosomaków, bo one non-stop muszą jeść. One budują cały czas te kalorie, one cały czas żrą jakieś, jakąś padlinę. Padlina im kompletnie nie robi, byleby to było jedzenie. Tak? Czy to jest świeży łoś, łoś, to im naprawdę nie przeszkadza. Mają grube, silne pazury, mają grube, silne szczęki, zamarznięte mięso, to dalej mięso. Żarcie u... Yy... U wilków zeżrem, yy, cały łoś zeżrem, sarna zeżrem i to będzie dopiero trzydaniowy jakby obiad, tak? One non-stop chodzą, non-stop spalają kalorie, non-stop muszą jeść. Dlatego mówi się na nich gulo-gulo, obżarstwo, bo ciągle, ciągle, ciągle jedzą. No, to tyle o rosomakach. Mam nadzieję, że rozwijałem kilka wątpliwości i kilka jakby mitów na temat rosomaków. Teraz nasz czwarty bohater, czyli borsucznik amerykański, Taxidea Taxus, który, jak zauważycie, jest. E, wiem, którego borsuka nie wrzuciłem do, e, do prezentacji, ale to wam powiem później. E, jeżeli macie. Amerykanie nie rozróżniają badger i za badger. Jakby, jeżeli macie gdzieś napisanego badgera, to. E, to będzie chodziło zazwyczaj o tego borsuka, tak? czyli borsucznika amerykańskiego. My je rozróżniamy, no bo come on, taxidea, taxus to nie meles meles. Tak? Jakby to są dwa różne gatunki i kompletnie inaczej się zachowują. Temu borsucznikowi, jak sami zauważycie, jest bliżej do rosomaka albo do ratela miodożera. Bo on jest jakby na tej samej granicy walnięcia życiowego. Nasz borsuk generalnie jest, wiecie, kulturalny przy tym wszystkim. I jak widzimy jego jakby endemiczne miejsca, jego miejsce, gdzie możemy go znaleźć, to jest właśnie Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk. Jak zresztą zauważycie na tej mapie, ta mapa nie do końca pokrywa się z terenami łowieckimi rosomaków. Częściej możemy spotkać takiego borsuka na, na stepach niż na północy, ale też się, jakby, też znajdziemy go w lesie. Nie? Ale faktycznie, jak ja sobie cofnę trochę, to możecie zobaczyć, że tutaj przybliżę sobie w tym miejscu, ten teren się nie do końca pokrywa z tym, co jest później u, u Borsuka, nie? Jakby widać, że ta końcówka tutaj jest e, gdzieś tu, może się spotkają, w tym miejscu mniej więcej, nie? No dobra, ale co takiego niezwykłego jest w bursucznikach amerykańskich? E, Nocny tryb życia głównie, e, głównie, ale to też zależy, bo na przykład, jak dopadną jakieś jedzenie za, w nocy, to będą cały, e, cały dzień go pilnować i będą o niego dbać. Więc wiem jak jest. Na przykład widziałem, są ludzie, którzy zabierają bursuki z uprawnych, bo one potrafią znaleźć pole i dosłownie na środku tego pola uprawnego zacząć kopać sobie norę. Bo no, są świetnymi kopaczami, do tego jeszcze przejdę. Ale jest specjalna ekipa, która wyłapia bursuki z uprawnych rolników, bo jest problem taki, że one są agresywne po prostu. I jak podchodzisz do tego bursuka, to on się zachowuje jak kratel. On cię widzi. A mój, mój teren! <gry> Wywalać z mojego trawnika! To nie jest twój trawnik! Wywalać! <gry> I tak mniej więcej te bursuki zawołują. E, mają e, tak, nie zimują, nie zimują, e, Rosomaki też nie zimują i ratel też nie zimują. No, ratele żyją w Afryce, nie mają zimy, więc wylane. Póki co nie mają zimy. E, one nie zimują, ale jak jest zima, to są nieaktywne. To znaczy, że one e, zbierają sobie żarcie, zbierają ten tłuszcz i w zimę starają się nie wychodzić tak często z nory. I raczej przesypiać, czyli to, co my też powinniśmy robić w zimę, eee, i starać się, jakby poczekać do wiosny, nie? Nie są, nie są aż tak aktywne jak w wiosnę, nie kupią tyle tuneli, wolą się zabukrować, zrobić zapasy i iść w nie? Samotny tryb życia, Mówiłem o ten obrazek. Ten obrazek w ogóle ma też historię, ale do tego przejdę. Eee, raczej trzymają się same, raczej są takimi człapaczami jak Rosomaki i, eee, i Ratele. E, świetne kopacze, to są zarąbiste kopacze. Naprawdę one, jeden taki, nie robią tak skomplikowanych tuneli jak bursuki, ale potrafią bardzo szybko je wykopać. Bardzo szybko, sensowną norę wykopać, nawet z problemami. W godzinę, półtorej jest ci taki Borsuk w stanie zrobić M2, e, już pod sprzedaż pod pato deweloperkę, nie? Jakby on ci to zrobił w dwie godziny. To jest, to jest ten typ, ten typ e, Borsuka i ten Borsuk jakby generalnie na tym się głównie opiera. On kopie, on jest kopaczem. On jakby to jest jego to jest, to jest jego dżem, nie? Jakby e, idzie sobie gdzieś w las, mówi zarobię miejsce, kopie sobie dziurę, nie, i śpietam i robi sobie biwak. To jest, to, jest, to jest jego moc. E, mogą być agresywne. To Są jedne z tych borsuków, które jak do nich podejdziesz, po prostu rzucą się na ciebie, bo są e, bo się bronią. Tak jakby to jest ich e, obronny, e, obronny jakby sposób. Co ciekawe, nam narysuje tutaj. E, one w ogóle śmiesznie się kojarzycie, jak się przeciągają koty, nie? To właśnie borsuki, borsuczniki mają taki tryb obronny, że zaczynają syczeć, zaczynają się wyginać pupskiem do góry i wyglądają jak taka łyżka, robiąc się większymi, e, łażą bardzo dziwnie, mocno, płasko, trochę przy ziemi e, i generalnie też mogą pierdzieć jak skunksy, nie? I, I syczą, warczą, gryzą i potrafią się rzucać, to wygląda komicznie po prostu, jak one się tak bronią. E, czy ja mogłem narysować? To wygląda mniej więcej, że się robi taka łyżka. Tu jest ucho, tu jest pysk, tu, jest, tu są łapki też są łapki i tu jest ich dubsko z ogonkiem. O, mniej więcej tak się wyginają, że jakby i też pysk, pysk mocno, mocno do dołu idzie i one wyglądają jak taka łyżka. Nie za bardzo jestem pewien, co to ma pokazywać zwierzętom, czy że są kobrą albo skunksem, cholera wie, a idąc dalej. Tak jak powiedziałem, jeżeli są świetnymi kopaczami, muszą mieć ogromne pazury. Te pazury potrafią się przebijać przez bardzo twardą glebę, dlatego też tak szybko sobie kopią, bo po prostu wiecie, no to są małe, małe te, małe wiertarki, nie małe wiertarki, małe kilofy na, na palcach. O, i to tak zresztą powiedziałem, że podczas obrony syczą, warczą, wyginają się oraz wydzielają specyficzny smród, tak? I jakby robią łyżkę i pierdzą. I w tym momencie jakby wszystko się odsuwa, stara się odsunąć od, e, od takiego borsucznika, bo przecież jakby kamon on, jakby Jesus, wariat, idziemy stąd, nie? Marek, nie bijemy się z tym, nie? To jest coś w tym stylu, nie? On, on robi z siebie totalnego sz, szajbusa i e, wszyscy się odsuwają. I teraz uwaga, bo ostatnio to wróciło jako wiral. E, ten wiral e, możecie, mogliście widzieć w przeciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, bo on tak wraca co jakiś czas. Zauważyłem, że od, ten filmik ma chyba 3-4 lata. E, ale on co jakiś czas wraca nie mam pojęcia dlaczego taki, takie rzeczy wracają tylko chciałem was uświadomić, że to jest najlepsze połączenie zwierząt ever w sensie e, jakby czasami zdarza się sytuacja gdzie bursucznik wraz z kojotem i pewnie ten filmik co jest w lewym dolnym rogu widzieliście dosłownie kilka, nie wiem, miesiąc temu albo tydzień temu, założę się, bo do mnie on wrócił, do mnie ktoś go wysłał ej czy widziałeś, a już to mam w prelekcji od czterech lat nie, jakby więc, jeżeli ktoś z Was widział ten filmik, to dajcie znać, a ja w tym momencie nawodnię sobie twarz. Tak, jest to najlepszy Pairing ever. I teraz ktoś by mógł, mógł pomyśleć, bo wiecie, w świecie zwierząt są symbiozy, są paso, jest pasożytnictwo, i jest ta, ta trzecia część, gdzie. Gdzie tylko jedna strona ma plus, a druga ma wylane, to tutaj jest raczej taka nie symbioza, ale raczej taki bropak, bo zdarzają się sytuacje, nie zawsze, bo na to też są dowody, że kojoty też są dupkami I zdarza się, że borsuk potrafi się zakumplować z jednym kojotem, dwoma do trzech, ale jak kojotów jest więcej, to zaatakują borsuka, bo już były takie sceny, gdzie widziałem, jak borsuk wszedł w konflikt z kojotami i one obsikały mu norę, bo są wredne. Ale tutaj w tym przypadku mamy totalną super przyjaźń i jest to w ogóle, ja czekam cały czas na jakiś film Disneya z tym związany, bo to jest jakby coyote and badger, the friendship forever, nie? Jakby we gonna live, we gonna kill. To jest coś w tym stylu. I teraz ciekawostka jest taka. Ja się długo zastanawiałem i bardzo długo szukałem potwierdzenia, czy to nie są fejki. Nie są to fejki, ponieważ one wykorzystują nawzajem swoje atuty do polowania. To znaczy, kojot jest szybki, kojot biega głównie po, po stepach i one jakby potrafią kogoś dogonić. Za to borsuki, one nie są aż tak szybkie, ale potrafią kopać. Więc jeżeli jest jakieś zwierzę, które się ukrywa w noże, wchodzi borsuk. I teraz ja sobie postaram wam tutaj narysować, akurat nie mam na to wolnego slajdu, ale postaram się wam machnąć piórkiem. I to wygląda mniej więcej tak, że jeżeli mamy... A, oczywiście się nie udało. Nie no, Jeżeli mamy sobie na przykład tutaj e, kojota robimy to tutaj dlaczego nie. Mamy sobie kojota, wygląda jak rysunek dema. E, I mamy sobie borsuka, który jest naszym jamnikiem w tym przypadku. I ucieka piesek preriowy, prari to teraz jeżeli piesek preriowy będzie uciekał górą, no to dorwie go kojot. Jeżeli piesek preriowy uzna, że musi spierdzielać do nory, do nory, zanim wejdzie e, borsuk. I w tym momencie piesek prerowy uciekając będzie musiał wyjść na górę. W tym momencie znowu wchodzi kojot. Nieważne, którą stroną, to jest taki power couple, że jakby one sobie poradzą. One dopadną to zwierzę i dlatego często widuje się je polujące razem. Czasami borsuk wchodzi do czyjejś nory i wy, e, i wy jakby wypłasza zwierzęta z tej nory i w tym momencie kojoty je atakują i rozdzielają żarcie. To działa w ten sposób. Co straszne, Borsuki trochę się nie ceregielą. I była kiedyś taka gruba akcja, że ludzie w Stanach, w jakimś parku narodowym, obserwowali życie lisków. I była jakaś tam mama lisek, papa lisek, i było bardzo dużo reporterów, którzy stali i czekali, aż będą mieli młode i w ogóle. No i przyszedł Borsuk, który znalazł tą norę, gdzie były młode, a Borsuk był głodny, więc wlazły do środka tej nory. Młode były w innym miejscu, bo lisy akurat wybudowały sobie wyjście awaryjne, ale były mega spanikowane, więc borsuk w ogóle skręcił w inną stronę, małe, małe liski zostały jakby wyciągnięte przez, e, przez lisy, ale został zrobiony mały błąd, bo lis, w tym momencie jak mama lis wyciągała młode lisy z nory, to tata lis kopał drugą norę, bardzo szybko, żeby je tam schować, tylko że w drugiej norze nie było wyjścia ewakuacyjnego. W lisy też budują, budując nory, budują dwa wyjścia właśnie po to, żeby jak drapieżnik wejdzie z jednej, to wyszedł z drugiej, a papa lis bardzo szybko chciał wykopać tę norę, żeby je schować, ale nie wykopał ten, więc przenieśli młode, a borsuk wylasł i polaz od razu do tej nory, więc wszyscy, to była jakaś gruba akcja w Stanach w ogóle z tym, bo, bo tam bardzo dużo reporterów stanął, już nadano im imiona, a przyszedł borsuk, wszystko spieprzył, <laughs> także no cóż, no takie jest życie natury, nie? Potrafią zakopać dużą padlinę, by mieć jedzenie na potem. Tak, jest taki w ogóle lup czasowy, w którym borsuk znalazł martwą krowę, która padła gdzieś właśnie na pustyni, obkopał ją dookoła i chyba siedział tam 2-3 dni i zakopywał ją, odkopywał, zjadał, zakopywał, odkopywał, zjadał i tak to się działo. I to zdjęcie, które było na początku z takim smutnym siedzącym borsukiem przy samotnikach, to jest właśnie ten sam borsuk, który tu jest, który jest który siedzi na zakopanej padlinie. E, także one sobie świetnie radzą jeżeli chodzi o kopanie, jeżeli chodzi o zakopanie całej kroby, wybudowanie M2, to to jest was borsuk. I teraz taka mała różnica pomiędzy borsukiem europejskim a borsukiem, borsucznikiem amerykańskim. E, zaraz przetłumaczę, że the European badger looks like a nice guy who would invite you into his cozy and clean burrow to have some tea. The American badger has got a shank and is waiting for you in a dark alley so he can rob you and spend a money on a metamfetamina. Tak, jakby to jest ta różnica, o której mówiłem. Nasz Borsuk zaprosi herbatkę, cozy kanapa, będzie super. A Borsusznik wyciągnie nóż i powie, dawaj na koks. Jakby. Po czym razem go spalicie. A więc to jest ta różnica między nimi. I teraz idąc dalej, to były czterech naszych głównych bohaterów. Ale to nie są wszystkie borsuki, gdyż po y, wielu miesiącach chęci uaktualniania tej prelekcji i dodawania co różnowej rzeczy, więc starzy widzowie widzą, będą, wiedzą o czym mówię, ale nowi zaraz poznają. Istnieje coś takiego jak baliozaur obrożny, hog badger, ar, arcotonyx scolaris. Jest to borsuk, który żyje w Indiach. Jest to bardzo ciekawa istota, wygląda trochę jak świnia jest zwierzęciem zagrożonym żyje w tej części Azji czyli Chiny Tajlandia Indonezja półwysep indochiński to jest, to jest strefa tego baliozaura jest jedynym już i ostatnim przedstawicielem rodzaju Arctonyx f. Cuvier tam można było na samym początku zobaczyć że on jest I najwyżej do tego a no patrz, nie widziałaś tej części. To jest nowe. Tak, e, to jest ten nowy borsuk i on jest zagrożonym gatunkiem też, i można go właśnie spotkać w Indiach. I to jest jakby to był evenement, bo ja jak się przegląda rzeczy, ja miałem takie, gdzie żyją borsuki, nie jakby i jest jednym z nich. E, wygląda też tak. Za, i, o, i on jeszcze zapadał w sen zimowy, bo nie mylić go z Borsukiem, czyli tym Borsukiem azjatyckim, który żyje trochę w innej części. To jest ten, tak że powiem, można powiedzieć, a, 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 po, południowoazjatycki, tak? To jest Hog Badger. On żyje tam na południu, jak jest zima, on też zapada w sen zimowy. Idąc dalej, mamy też prehistoryczne zwierzęta, czyli Repenomamus. I Repomamusy są dwa: jest Reponomamus Rebustus i Giganticus. I to są dwa prehistoryczne bursuki albo protoplaści bursuków, którzy żyli za, za prehistorycznych. jak żył dinozaury, to one były, nie? To są te wredne gnoje, co zjadały tyranozaurom i innym dinozaurom w okresie kredy młode, nie? jakby. One są trochę winne za to, że wyginęły dinozaury, bo mówię, żyły 130 milionów lat przed naszą erą to jest tak wczesna kreda, tak? Jakby... I to już są pre... pierwsze, pierwsze, pierwsze ssaki, pierwsze, e... pierwsze borsuki, które miały wylane, nie? Z tego powstały ratele i rosowaki, borsuki i borsuczniki, nie? Jakby one żarły dinozaurom młode, jakby. Także, przechodząc i podsumowując e... tą część naukową, i dokumentalną. Wspólne cechy całej czwórki, to jest siła, czyli są niezwykle silne mimo iż wyglądają mega fluffy. Indywidualne, w większości są indywidualistami, możemy spotkać je samotnie podróżujące, możemy spotkać je robiące co im się żywnie podoba, bo mogą są mega wytrzymałe, każdy z borsukowatych w świecie natury wychodzi na bardzo wytrzymałe stworzenie, które umie sobie poradzić w hardkorowych, naturalnych warunkach oraz są nieustępliwe, nieważne jaki to jest borsuk, nieważne jak bardzo jest w dupie, kiedy jest w, wsadzony, że tak powiem, w kozi róg, albo jest to moment, kiedy ktoś przegiął pałę, one nie odpuszczą, Czy to, nawet to jest, czy to borsuk, czy to borsucznik, one będą walczyć do końca. I tutaj taka mała mapa minus yy, rosomaki, bo, bo, bo przecież po co. To jest mapa wszystkich żyjących borsuków w okolicy, jak widzimy yy, na jasno-zielono. Wskaźnik. Tutaj mamy naszego Meles Meles. Tutaj mamy naszego borsuka azjatyckiego. Tutaj jak widzicie ma wysepka zwana Japonią, na której jest borsuk japoński. Tutaj mamy naszego hog badgera, gdzie się e, rozmydla z borsukiem azjatyckim. Więc w pewnym momencie możemy spotkać je oba. Tu mamy naszego ratela miodożera na żółto. Tu mamy naszego borsucznika. I tutaj mamy naszego rosomaka, który niestety nie został zaznaczony, bo jest uważany bardziej za łasica niż za borsuka. Także, oh well. Co ciekawe, E, szukałem, czy nie ma w Australii. I całe szczęście nie ma, bo jakbym sobie pomyśleć, jakim byłby borsuk w Australii, to mi się trochę <śmutno> smutno robi, bo mógłby nas wszystkich pozabijać. Ale nie ma borsuków. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak borsukowate stworzenie żyjące w Australii. E, jest tam, wiecie, bardzo dużo innych gatunków, torbaczy, nietorbaczy, które mogłyby przypominać borsuki, ale no niestety nimi nie są. Wydaje mi się, że najbliżej byłoby do diabła tasmańskiego, ale to też jest bardziej takie nie. Na Madagaskarze jest czysto. I Ameryka Południowa. Na Ameryce Południowej istnieje łasica. Łasica. Gigantyczna łasica, zwana potocznie Honey Badger of South America. Bo jest to łasica, która wygląda jak ratel, ma maszczenia jak ratel, z jednej strony jest bardzo duża, zachowuje się jak rosomak, a ogląda jak skunks. Więc to jest w ogóle taki, taki pozar straszny, jeżeli chodzi o oborsuki, więc w Ameryce Południowej niestety nie ma Borsuków, ale mamy za to jedną łasicę, która chce być nimi wszystkimi. I teraz przechodząc do źródeł, to jest właśnie to. Honey Badger Master of Mayhem, to jest właśnie ten dokument, yy, nie Animal of Mayhem, zawsze zapominam. To jest właśnie ten dokument, gdzie jest ten Stafus, Snafus, to jakoś tam nie nazywał. Fantastycznie, jest dostępny na YouTubie, yy, więc można sobie obejrzeć i jest naprawdę polecam. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak bardzo popapranym jest to stworzenie, to zapraszam innym na przykład jest Ameryka 4 por roku i to jest na To jest właśnie artykuł o tym o tym słanie napisane 24 km dziennie w poszukiwaniu jedzenia, tak? Bo one tylko po to żyją. To są właśnie rosomaki. Mamy na przykład takie cudowne miejsca, boże nie pamiętam skąd ja to dostałem, ale to są skany chyba z jakiejś świata wiedzy albo czegoś takiego właśnie o borsukach. Tutaj nawet widać w ogóle jest stara mapka, bo jest mapka, gdzie wszystkie bursztynki były zaliczane do tego samego e, miejsca, nie? E, więc taka, taka ciekawostka. Mm. Oczywiście te rzeczy nie wszystkie są aktualne, ale oczywiście wszelkie artykuły, wszelkie National Geographic, e, jeżeli chcecie na przykład, nie, nie wierzycie w Wikipedii, to jedną rzecz, jaką można zrobić, to wejść na Wikipedię i na samym dole są źródła. To polecam wszystkim ludziom, którzy chcą pisać pracę lub mieć licencjat lub cokolwiek. Jeżeli nie wiecie, nie możecie znaleźć żadnych źródeł i ciężko jest wam cokolwiek znaleźć. Wikipedia jest źródłem źródeł. Na samym dole Wikipedii tam jest zawsze źródła i sprawdzić, czy są autentyczne, czy to są jakieś dokumenty i tak naprawdę można znaleźć bardzo fajne artykuły, które oczywiście nie są tak bardzo streszczone jak w Wikipedii i można się tam, że tak powiem, rozwinąć. I teraz przechodząc dalej, bo teraz ci, co pozostali, więc dziękuję Wam bardzo, przechodzimy do drugiej części prezentacji. Powiem Wam, że jak dwie godziny mam prowadzić prezentację o Borsukach, to dawno zapomniałem, jak to się robi. Więc teraz będzie ta fun część. Teraz będzie ta fan część, w której będę wam opowiadał, gdzie możemy takie borsuki znaleźć. Mianowicie, zrzucimy od literatury. Literatura, klasyka, o czym szumią wieżby, Kenneth Graham. E, tutaj mamy naszego pana Borsuka, e, który jest takim ekscentrykiem, nie cierpi nowomody, jest takim, wiecie, gburowatym typem, który mówi, jak to kiedyś dawno było, ale zawsze tym młodym pomaga i nie cierpi pana ropucha, nie? Jakby I to jest pan Borsuk, to jest ten mądry Borsuk, on jest trochę gburowaty, nie wiem dlaczego, ale... Gdyby człowiek miał być bursukiem albo bursucznikiem, to nie wiem dlaczego ja widzę typ tej JK Simonsa, który grał. E... Gdyby, gdyby ktoś miał grać bursuka jako człowieka, o czym się mówiłem to był JK, to byłby JK Simons. Jeżeli nie wiecie, kim jest JK Simons, to jest J. Johna Jameson ze Spidermana. Nie wiem, tak mi się teraz skojarzyło, że byłby idealnym bursukiem. E... Zwierzęta z Zielonego Lasu, czyli tak zwana trauma przeszłości wszystkich osób, które oglądały tą animację e, albo czytały książkę. E, to jest właśnie b, Zwierzęta z Zielonego Lasu. Tutaj pan Borsuk jest jakby takim pozorantem trochę, bo e, w momencie, w którym mamy i lisa i, i borsuka i jest problem taki, że ludzie wchodzą na teren, to jest bardzo edukacyjne opowieść, gdzie ludzie wchodzą na tereny leśne i oni szukają tego zielonego lasu I, i lis wie gdzie go szukać, ale nie ma przebicia, bo nikt nie ufa lisom, więc mówi borsuk, bądź naszym szefem, ja ci będę mówił co robić i borsuk się zgadza, bo chce dobra zwierzątek. Tutaj mamy fantastyczny pan list e, Randala Dahala, też książka i fantastyczna animacja, której jeszcze nie obejrzałem. Ale muszę obejrzeć bez jednego, jednego fajnego reżysera. E, tutaj pan Borsuk jest, uwaga, uwaga, adwokatem. Ej, to jest fantastyczne, ale do tego wrócę, bo teraz przypomniałeś e, przypomniałeś mi jeszcze o innych borsukach w RPG, których nie dopisałem, a miałem, bo nie szukałem na jednym czacie. Nieważne. E, tutaj nasz cudowny pan borsuk jest prawnikiem i specem od Demolki. Oczywiście, słuchajcie, no, hafelpaf. Jakby tutaj się nie będę rozlekał, najlepszy dom Ever. Jakby bardzo dużo ma borsuków, są lojalni, są. E, Jak to było, czekaj, to może na koszulce, albo gdzieś. Albo na innej koszulce. Patience, tak. E, oni są. Cierpliwi oni są, dobrzy z serca, oni są lojalni. I wiecie co? Wiecie gdzie mają dormitorium Borsuki? Borsuki mają dormitorium koło kuchni. To jest najlepsze dormitorium ever. True story. Naprawdę. Więc jeżeli jakaś dobra rzecz wyszła z... Obatku, tutaj też jest ta grafika. Chciałem zwrócić uwagę jak bardzo derpny jest Borsuk na tej grafice. Jest cudownie derpny ma taką mega wydłużoną ryjek. Zauważyłem to bo dostałem taki kubek właśnie, na którym jest ta grafika i myślałem, że to jest skam, okazuje się, że to jest oryginalna grafa. Także <laughs> Idąc dalej, Salamander Storm, czyli Red Wall, jest to taka opowieść o właśnie humanoidalnych zwierzątkach, które się biją. Jeden z bohaterów jest paladyn, rycerz, który jest borsukiem. No i jest specjalna książka Salamander Storn, która opowiada o historii właśnie królestwa borsuków napadnięte przez złe pirackie łasice. Jest nawet animacja, która jest cringeowa. I nawet ktoś mi to pokazał, ale nie w formie: Ej, zobacz, animacja o, e, z Borsukami, tylko Ej, patrz, do dues wult e, biją się w animacji, gdzie jest Borsuk. Tak dostałem tą informację, takie dostałem źródło. E, idąc dalej, opowieści z Narni e, C.S. Lewis, czyli Truflogon, e, gość, który wychował Kaspiana, jak widać, Cozy Nora e, jest, zgadza się, był opiekuńczy, jest, zgadza się. E, no i był spoko i Kaspian go olał. Więc jakby. Walczka Stefana. Ale nie. Znajdujemy go w opowieści z Mamy Tales of Mr. Todd, yy, Beatrix Potter. Jeżeli ktoś nie wie z Was, kim jest Beatrix Potter? <grywa> nice. Yy. Nie, nieźle. Jeżeli ktoś nie wie z kim jest Beatrix Potter, Beatrix Potter jest to pisarka, która stworzyła Piotrusia Królika. I teraz Tales of the Mister Todd jest w ogóle strasznie krypną historią, skrócę Wam ją. Rodzina królików, właśnie mama i tata Piotrusia Królika, poprosili Borsuka, żeby przypilnował im dzieci. Co on zrobił? Porwał je i e, jakby e, i por, porwał je i uciekł z nimi z ich domu. E, a że pan mister Todd bodajże był wtedy na wakacjach, czyli Lis e, był na wakacjach, więc włamał mu się do domu i wrzucił je do piekarnika i wrzucił te e, dzieciaki do piekarnika e, i czekał i w tym momencie przyszedł pan Lis, powalczyli, oblali go wrzątkiem i dzieciaki uciekły, a Borsuk został z niczym. Więc tutaj mamy Borsuka antagonistę głównie. Uh, incident of the Hawking Hills. Incident of the Hawking Hills jest uh, opowieścią a la Tarzan, a la uh, Mowgli i księga dżungli, tylko w wersji Wielkiej Brytanii. Wiecie, tam były goryle lub, ty, lub wilki, uh, tutaj mamy bursuki. Historia jest o tyle ciekawa, że normalnie zazwyczaj zadaję pytanie. Uh, jak myślicie, jak ta historia się skończyła? Historia jest taka, że tam dziesięcioletni chłopiec z takiej z brytyjskiej rodziny gubi się w lesie i akurat trafia do Borsuczycy, która kilka dni wcześniej straciła swoje młode. Więc to, że onda miała, nie wiem, dwa, trzy latka i nie ogarnia, w ogóle come on. i borsuczyca, która się nim zajęła i one generalnie biegali po norach, kopała, ona go karmiła, polowali razem i w ogóle, a jego rodzina nie mogła go znaleźć przez długi, długi czas, aż w pewnym momencie go odnaleźli i zobaczyli, że borsuczyca go broni i w ogóle, że żyje, nie? I teraz jest kilka wersji, jakby to się mogło skończyć. Jest wersja, gdzie moglibyśmy sobie pomyśleć, no nic, zabili borsuczycę, dziecko wróciło, było smutno. B, e, obydwoje nie żyją. C zaadoptowali borsuczycę jako bodyguarda dla dzieciaka, albo D Borsuczyca w swoją drogę, dzieciak w swoją drogę, i potem wracają kilka razy. Nie wiem, jakby historia może się skończyć wielokrotnie. Aczkolwiek historia kończy się tak, sorry za spoiler, tak, tej książki nikt nie czytał, dopóki nie powiedziałem, że jest książka o borsuku. To jest historia kończy się tak, że rodzina w ogóle to jest mistrzem, bo to jest książka z 71, wiecie, mordujemy wszystko, co żyje. O, rodzina uznała, że Rodzina uznała, że zaadoptuje i dzieciak, dzieciak wraca, a oni zaadoptują bursuka, bo borsuk ewidentnie pokazuje, jak bardzo broni tego dziecka i fajnie w sumie mieć za darmo Bodygarda, więc i dzieciak i borsuk żyli długo i szczęśliwie już pod domem pod domem w Wielkiej Brytanii. Dalej, Billy the Badger and the Pirates. Jest to po prostu opowieść o przygodach Billy Badgera, który jest, e, który pływa sobie statkiem handlowym, e, o nazwie Wondering Wind e, i, i, spo, i ma różne po prostu przygody. Spotyka piratu, walczy z nimi, i tak dalej. Tu mamy Mistera Badgera, który jest, e, coś, to, to jest coś w rodzaju takiego Jasia fasoli można by powiedzieć w wersji borsuczej. I są głównie, hobbysty, głównie śmieszkowe książki. Uwaga, teraz przechodzimy do Hot Stuffu, czyli burskiej literaturze 2. I to jest Honey Badger Chronicle Series Shelly Lawerson, czyli Hot and Badgered. Ja wypowiem się o tym krótko, bo nie jestem specjalistą w tym przypadku. Aczkolwiek jest to seria, ta typiarka robiła serię, gdzie są takie właśnie zwierzołaki, gdzie się różnie, różne zwierzęta ludzie przemieniają, tak, że są albo wilkami, albo lwami, albo niedźwiedziami, ale też są honey badgery. Oczywiście honey badger tutaj ma mm, swoją, e, swoją jeszcze dodatkową książkę, bo tak bardzo się spodobał, z tego co zrozumiałem, pairing, czyli parowanie e, borsuczycy z niedźwiedziem, który miał ule, bo miał miód, więc ona do razu na niego poleciała. E, zrobiło się zarobiście popularne, więc powstała oddzielna seria Hot and Badgered. Cała seria nazywa się Pride Series. To jest ta sama typiarka, właśnie skąd są te zwierzęłaki. I teraz ostatnio odkryłem a dokładnie zostało mi to wysłane przez Teje, moją koleżankę. z Wysłała mi właśnie tą samą książkę, tą samą typiarę i jest teraz In a badger Way. Jakby. Nie wiem mam, mam co więcej powiedzieć, poza faktem, że na obrazku jest panda, ale bardzo mi się podoba, że jest In the badger Way. No, w ogóle ona ma jakiś, nie, nie wiem co za dopisek, nie, nie zwrócimy mi uwagi na niego, ale to jest Hot and Humorous, czyli takie bardziej śmieszkowe. O. Eee. To są erotyki. No cóż, no to wiecie, dzięki tej książce możecie się dowiedzieć, jak to robić na borsuka. No jakby, co ja tu poradzę? Kolejną zwierzęłakową historią jest Magia Konsa, czyli Kate Daniels Ilony and Anders. To jest książka, gdzie też są takie podobne stworzenia i Borsukiem tutaj jest typ, który się nazywa Dr. Dolittle i jest, lekarz, jest lekarzem. I on tutaj jest bodajże właśnie też Honey Badgerem, też jest naszym ratelem. I jakby też jest to taka śmieszna fantastyka. Idąc dalej, mamy The Only Way is the Badger. I to jest w ogóle książka o rasizmie. O rasizmie. W sensie. Jest sobie taki, e, powinniśmy nie jednej osobie wysłać taką książkę. Ale jest to książka, gdzie Borsuk mówi w lesie, że jeżeli nie robisz tego po borsu czemu, to w ogóle wypierdzielaj z lasu, nie? I to jest edukacyjna książka, która pokazuje, ej stary, ale my jesteśmy różni i e, weź się ogarni i przestań być, nie wiem przestań być taki. Tak więc jest to książka, która uczy, że wszyscy są różni. i Nie wszyscy muszą robić to w jeden sposób, bo inaczej to jest źle. Więc jest edukacyjna książka. E, Idziemy dalej. Mamy też kolejną edukacyjną książkę, nazywa się Tidy i polega, mówi ona o tym, żeby sprzątać w lesie. Kolejna edukacyjna książka, gdzie Borsuk sprząta, najpierw był nazistą, a teraz jest jakby sprzątaczem. I jest książka, którą posiadam, najpiękniejszy ogródek Borsuka, właśnie o, jest, ten, to, to wydanie jest piękne, o ogródku Borsuka. Nie ściągnę wam teraz tego, bo jest na, na wyższej półce, a nie chcę przerywać prezentacji, ale książka jest naprawdę piękna. Wild Magic też wysłano mi przez kogoś, nie pamiętam przez kogo, ale znalazłem Wild Magic e, Immortals, też znajdują się tutaj e, zwierzęko-podobne rzeczy. E, I mamy tutaj też borsuki. sorry, że nie mam za dużo do powiedzenia, ale do, dołożyłem te dwa dni temu, bo uznam, że fajne. Ale to, <laughs> ale to znalazłem w bibliotece e, to jest książka Antoniny Żabińskiej o nazwie Bursunio. I teraz ja sobie myślałem, że to jest książka. Tak, wiecie, Cilowa o jakimś borsuku. A to jest przedwojenna książka w ogóle. Opis tej książki jest taki, że była sobie pani Antonina, że, e, pani Antonina i jej rodzina, żabińscy, którzy opiekowali się dzikimi zwierzętami. I czytasz sobie ten opis. I mieli właśnie borsuka bursunia, który z nimi był. I macie pierwszy opis, i zaadoptowały bursuka, bursunia, który do nich przyszedł, więc oni się nim zaopiekowały. Kropka. Kiedy nastała wojna, borsuk umarł, ale oni opiekowali się ludźmi. I masz takie, Oh my god, to jest książka dla dzieci. To, to Escalated szybko w tym opisie. Więc jest to książka, w której mamy historię Borsuka i tego, jak rodzina zaopiekowała się uciekającymi przed wojną ludźmi. Także nawet trochę w temacie. Jest to Borsunio. Jakby Escalated Quickly. A mamy też jakby wierszyki dla dzieci. Tu mamy na przykład wiersz Michała Jankowskiego. Potrafię, po, po, pozwolę sobie go przeczytać, żebyście wy nie musieli. Tego czas pukać się uczę. Idzie borsuk w burym lesie, w długim pyszczku liście niesie. Dziko na mnie wzrokiem łypie, naokoło e, piachem sypie. Co tam zbierasz, mój borsuku, czarno biały leśny mruku? Będziesz dzisiaj budował pałac? Wielkoleśny, zimny szałas? Wyszły z noru borsuczęta, bawią się jak dzieci w berka. Dołączyły do nich liski, w całym lesie słychać piski. Harce trwały do wieczora, aż zadrżała cała nora. Wylazł z niej borsuczy tata. Kto po nocy figle płata? Poszły w końcu spać maluchy, a w ciemnościach chyba duchy. To borsucze nawołanie, czas na nocne polowanie. I to jest e, cudowny wierszyk e, o oborsukach, e, autorstwa Michała Janko, Jankowiaka. I teraz przejdźmy do seriali, filmów animowanych, anime itd. Badger and Badger, najbardziej krypna Film, najbardziej krypny film komediowy ever, gdzie Borsuk jest, nazywa się Badger, jest to, głównym bohaterem jest John Badger po lewej i on ma kumpla Borsuka. I pierwsze dwa sezony to jest w ogóle to, że ten Borsuk jest głupi i przeszkadza mu w pracy, a on próbuje go chować, bo nie może trzymać ma złego szefa i nie może trzymać Borsuka w pracy, bo ten go wyleje, a ten tylko robi problemy. Ja w życiu nie widziałem tak krypnej maskotki Borsuka, serio. Idąc dalej, mamy tutaj Franklina i przyjaciele. Nie wiem, czy pamiętacie Borsuka, który tam był. To jest właśnie Borsucznik amerykański, z trochę odmiennym charakterem, niż ja wam powiedziałem, bo jest ten Borsuk bardzo przyjemny, bardzo miły i w ogóle taki pomocny. I jakby Franklin, tak? Jakby nie może być tam agresywnych zwierząt. Dalej. Lion Guard, ratel Bunga. Jak widzicie, tutaj e, mamy ratela bungę. Ratel Bunga jest komik reliefem tej całej animacji. E, więc on sobie w tym. E, jest sobie ten bunga, który robi głupie rzeczy. Głupi, mówi głupie rzeczy. jeździ z tym śmieszkiem i w ogóle, ale co się dzieje, jak Bunga się wkurzy? Bunga odwala Halka, Bunga odwala Halka e, i, zami, i, i zwiększa swoją wielkość o 3-4 razy. Po czym nie są w stanie go powstrzymać. I on ma bodajże też czy 3 takie odcinki, w których wpada w szał i jest ratelem. Także, jakby gratuluję Disney, jakby zrobili z niego halka. I teraz uwaga, moja ulubiona animacja, e, moja ulubiona anime, jeżeli chodzi o borsuki, e, o ratele bardziej, ponieważ specjalnie dla flavoru animacji obejrzałem cały sezon. Na szczęście jest tylko jeden. Jest to Killing Bites. Teraz uwaga, bo Killing Bites ma znamiona edukacyjne w sobie. Ja muszę wam to pokazać, mniej więcej, jak to wygląda. Killing Bites jest tym typem anime, anime dla chłopców, gdzie wiecie, są roznegliżowane panie, które się biją. I fabuła jest taka, że są takie hybrydy ludzko-zwierzęce, które są tworzone przez gangi albo jakieś jakuzy, albo jakieś tri, triady bodajże i oni robią wielki turniej żeby każdy z tych mafii wystawia swoich zawodników jest wielki turniej który ma pokazać kto teraz będzie rządził jakby mafiami nie Super overcomplicated, nie? I wpakują mega dużo hajsu w tych, w tych zawodników i w ogóle. No i jest tam nasza główna bohaterka, którego imienia, przepraszam, was nie pamiętam, ale ona jest skrzyżowaną hybrydą, właśnie ratela miodożera. Jak już po tej prezentacji wiecie, postacie walczące z nią mają przekichane. E ale jest tu flavor i oczywiście wszystkie te rzeczy, które ja znalazłem w internecie, które wy znajdziecie w internecie, są wrzucone do tego anime. Ktoś obejrzał internet i wrzucił te wszystkie zajawki typu pierwszym przeciwnikiem oczywiście Ratela jest lew, potem przeciwnikiem Ratela jest kolczatka, potem przeciwnikiem Ratela jest kobra, gdzie ona robi dokładnie to, co ja wam powiedziałem. I teraz jaki jest flavor edukacyjny? Bo poza cyckami, tyłkami, negliżem, który się pojawia, i mordobiciem, jest motyw edukacyjny. Mianowicie, jeżeli zadzieje się coś, czego nie rozumiemy, dlaczego się zadziało, użyjemy przykładu. E, że ratel, ratelka walczyła z typem człowiekiem, kobrą, który ją użarł i miał takie ha, 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 umrzesz od mojej neurotoksyny, ha, 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 I ona pada, oni się tam dalej biją i ona nagle wstaje. I wszyscy, jak to, jak to wstałaś? I w tym momencie wchodzi fotorealistyczny, tak jak tutaj jest Borsuk, fotorealistyczna animacja, e, znaczy obrazek ratela bijącego się z kobrą i wchodzi męski głos, który bardzo szybko, niczym na koniec reklamy jakiegoś leku zaczyna mówić, ponieważ bursuki od urodzenia umieją sobie poradzić z jadami, dzięki temu po ugryzieniu kobryk bursuk może wstać po godzinie i nic mu nie jest. Okej, okay, to jest bardzo chcena informacja. Po czym dzieje się coś innego i na przykład jest totalna bzdurna scena, gdzie królik ucieka i zaczyna uciekać za kosami i ten sam głos z fotorealistycznym obrazkiem uciekającego królika zaczyna mówić bardzo męski, poważnym głosem, że króliki w chwili zagrożenia potrafią uciekać za kosami na prawo, lewo, prawo, lewo, nie patrząc do tyłu, gdyż mają za sobą taki czujnik na tyle głowy, że wiedzą, kiedy ktoś ich śledzi będą uciekać, aż nie uciekną. Uf, wracamy do animacji. I masz takie, wow, ok, dowiedziałem się kolejnej ciekawej rzeczy. I tak jest z każdą rzeczą, którą robi ratę. Czy to walczy z kolczatką i są wbite te kolce, to wchodzi głos i mówi, dzięki temu, że ratele na plecach mają bardzo grubą, tłustą tkankę i są bardzo elastyczne, są w stanie wytrwać ugryzienia i nadzienia na kolce. Pójdziemy jedziemy dalej za anime, nie? I on ok. Ja obejrzałem cały sezon i powiem wam, jest ciężko, ale beka jest niezła. Więc i tutaj mamy naszego ratela. Okej, okay. czy boję się ciemności? To jest Of Badger. Jest to historia, w której borsuko podobny antagonista porywa dzieci do jaskini e, i generalnie jest kryptny i straszny. To, I go znalazłem w ten sposób, bo byłem ciekaw, czy jest w jakimś filmie. E, klasycznie zaczniemy od klasyka, czyli Wolverine. E, Wolverine, nasz rosomak, od którego bardzo wiele legend na temat rosomaków się e, pojawiło. Wszyscy znamy, wszyscy kochamy, wszyscy wiemy, że umarł bardzo trzy razy. Badger, image comics. Badger to jest typ, który zna sztukę kung fu w stylu bursuka, bo oczywiście bursucznik amerykański w tle, który, wiecie, zaczyna się chillowo, nie? Jak się zobaczy tam fabułę, to jest na początku walczy z kusownikami i mafią kusowniczą, a kończy w kosmosie, nie? Jakby typowy komiks, right? Następną typiarą jest Honey Badger, czyli Gabi, czyli siostra. Nie jestem pewien, jak to powiedzieć, jak ja to czytałem, to była ona. była siostrą X-23, która jest klonem Wolverina, więc ja nie jestem pewien czy ona jest siostrą klona, czy ona jest innym klonem klona, w każdym razie ona jest Honey Badger, ma dwa szpikulce na ręku i, jeden i dwa, jeden, po, po jednym szpikulcu na ręku i po dwa szpikulce e, na nogach. E, oczywiście Killing Bites jako e, manga, jak widzicie to co powiedziałem ma sens, są, jest futro, jest negliż, są pazury, wszystko się zgadza. Teraz mamy taki mały flavor, czyli borsucza familia, w której osobiście jestem posiadanie autorstwa Lobotaker, która była wielokrotnie na tej prelekcji i zainspirowana tym narysowała bardzo cudowny komiks, który ma u siebie właśnie borsuka, Rosomaka i Ratela, gdyż a potem, a potem a potem zaktualizowałem prezentację. Wśród Pokémonów mamy Linuę, który jest borsukiem. Mamy Typloziona, który jest borsukiem. I teraz uwaga, bo wiem, że jak weszło Sword and Shield, nie umkło mojej e, oczywiście uwadze, że mamy galariańskiego Zigzaguna, który jest Borsukiem. Mamy galariańskiego linuę, który jest bursukiem, który wygląda jak ten. I mojego ulubionego Obstagona, który jest rockowym Borsukiem, nie? Totalnie niszczy to całą chwabułę, którą zrobiłem do tej pory, że bursuki są cool, spoko. Oni zrobili z nich metal, metalowców, nie? Idąc dalej, hybrydy. Jeżeli ktoś z Was oglądał e, awatara Anga albo Kore, na pewno spotkał e, badger mole, czyli jak można kopać bardziej. W sensie, jak ja Wam powiedziałem, i borsuki, i borsuczniki, i wszystkie z tych borsukowatych, poza e, rosomakami, kopią nory. Ej, dajmy więcej kopania do tych kopiących stworów i zróbmy z nich borsuki. Będą kopać tunele na pociągi. Okej, okay. Badgerfrog. I to jest ciekawa hybryda, która istnieje. W sensie, jest sobie, taki, jest sobie taka, e, taka żaba, e, którą wypadła mi, jak się ona teraz nazywa, a mam ją na innej prezentacji, e, która jest faktycznym wolwerinem. Ona jest to Włochata żaba, która wygląda bardzo podobnie do tej. E, co ciekawe, potrafi łamać sobie kostki w ten sposób, żeby wyciągać pazury z łapy po czym jak nie są jej potrzebne do wspinania się lub obrony, potrafi je wciągnąć i je sobie skleić. I ma moce regeneracji, jeżeli można tak powiedzieć. Jest faktycznie taki rosomako wolverino borsuko żaba Taka ciekawostka na dziś. E, Shelter, jest to gra z 2013, o tym, że jesteśmy rodziną borsuków i musimy uchronić swoje młode przed e, ogólnym dramatem życia w lesie. Mamy Gravity Badges, które osobiście nie grałem, ale jest to strategia. Chciałem zwrócić uwagę na cudowną, e, jakby e, demorfizację płciową. Wszystkie borsuki męskie wyglądają w ten sposób, prawie nie mają fryzury poza młodymi, e, ale za to pani borsuk to z Borsuka ma tylko makijaż nie? Jakby i futerko na, na, na pyszczku. To taka, taka moja mała dygresja do tej gry, ale tak to jest kosmiczna strategia, gdzie gramy właśnie sobie nacją Borsuków. Kolejną grą, która już wyszła w 2019 jest Grimshade, gdzie mamy naszego innego z bohaterów, w którym możemy grać. To jest właśnie e, Borsuk. E, co mamy dalej? E, nie za bardzo wiem dużo o tej grze, to jest właśnie taka steampunkowe fantazy. E, Musimy zobaczyć, czy jest w ogóle, jak, jak tam ocenę tej gry, ale wygląda bardzo ładnie. To taka 2D, 2D RPG. No dobrze, to jest to co inny na streamie. Far Cry 4. Jeżeli ktoś z Was grał w Far Cry 4, na pewno spotkał tego, tego słodkiego zwierzaka, do którego trzeba walić z rakietnicy, żeby się go pozbyć, a, ponieważ są to stworzenia, które są naprawdę wykoksane w tej grze. A jeżeli ktoś z Was grał w Warframe, na pewno spotkał e, Badgera, Chamoni Badgera. Został mi to wysłane przez jednego z graczy, że jest takie stworzenie w, w tym i sprawdziłem faktycznie jest. Mamy jeszcze w Don't w bursu Kołaka. Tada. Mamy w Sonic, w Sonic Boom Rise of the Licker jest Stick and the Badger. E, Stick's the Badger i jest to właśnie nasza dzika, dzika bors, borsuczka. Oczywiście ja mam fa, fantastycznie zrobione, wycięte zdjęcie PNG, nie? jakby szanujemy profesjonalizm tej prelekcji. E, kolejną gierą będzie Ready Set Heroes, i to jest taka e, taktyczna plansowa gra, gdzie właśnie mamy naszego bohatera Borsuka Tuka. E, Której właśnie jest jedną, jedną z części tych, e, tej rozgrywki. E, mamy, w, nie wiem czy ktoś z was, z was gra w Animal Crossing, ale w Animal Crossing Pocket Campie możemy spotkać Borsuka e, Nie wiem czy w tym nowym, e, czy w tym nowym Animal Crossing, na którym się wszyscy zagrywali, w tym samym czasie, co ludzie grali w Duma. Jest też ten Borsuk, ale jak ktoś jest i ktoś mi da znać, to na pewno możemy go tam spotkać. Mamy też Armelo. To jest DLC i fantastycznie napisałem DLC tak a propos błędów. Bandit Clan. W specjalnym DLC jest specjalna jakby nacja Borsuków. Mamy też w Red Dead Redemption musimy dopaść Borsucznika. Jest na niego specjalne zadanie. Podobno nie jest takie łatwe. W TB mamy Badger Wary. Nie byłem. W jest <laughs> Nie byłem świadomy tego, że są Badgerware'y w TB. Są też bursuki w TB, jak zresztą tutaj widać. I są Badgerware'y, why not? Jeżeli ktoś z Was gra w Imperia i Puzzle, czyli Empire and Puzzles, to w jednym z chyba dodatku skandynawskim, czy jak tam jest jakiś event skandynawski, można wyrosować i Borsuka i Rosomaka. Waleczny Rosomak przebiegły Borsuk. Faktycznie Borsuki są takie strasznie przebiegłe. W Tooth and Tail mamy też Borsuka. Nie wiem, czy ktoś z Was się zagrywa w planszówki, ale w Everdalenu też mamy Borsuka, który jest tam bodajże przewodniczącym tego wielkiego drzewnego, tej drzewnej krainy. Mamy też karty z Magic the Gathering, których tutaj mam dla Was kilka. Jest Charging Badger. Um. Tu jest taki cudowny cytat, pozwolę go sobie wam przeczytać, ale w opisie czasami kart do, de do MTG-ów są właśnie takie flavor teksty, czyli takie właśnie teksty dotyczące fabuły i jest napisane If the hierarchy of nature were determined by ferocity alone, the badger would be the lord of the beast. I na obrazku oczywiście mamy e, hani badgera, nie? Jakby, gdyby, gdyby hierarchia w naturze wychodziła od jakby zawiści, to badgere byłyby lordem bestii. Idąc dalej mamy giant badger, który jest swego rodzaju takim duchem borsukiem. E, mamy na przykład Rizorian Badger, który gra na e, gra na, na, bęben, na czaszce, jak na Bębenku, swoje. E, gra na swojej ofiary, jak na Bębenku The Drums of War thunders one, once again. Mamy przed sobą Rocky Badger, więc dajmy więcej więcej kopania w naszym w naszych borsukach, czyli the current goblin create most of the inverted mountain tunels simply by driving the beast before them, no, czyli generalnie borsuki, które potrafią się przegryźć przez litą skałę. Mamy też uh, Deepwood Wolverine Mamy też Blue Haze Wolverine, który jest build a uh, build a moat. Uh, If we are lucky, it uh, it can swim. To jest mode? Może to ten e, Wybuduj. To, to jest dość urocze, bo tu jest napisane właśnie, że. E, wybudujmy tratwę, Miejmy nadzieję, że nie pływa. jak wiecie z tej prezentacji, bors... e, Rosomaki pływają, więc generalnie są w dupie. E, Greased Wolverine, który też tu jest. O, tu jest piękny tekst. Before you release a Wolverine from the trap, make sure it's really dead. Więc rozumiecie. Legenda Rosomaków dalej z nami. E... Z nami jest, tutaj mamy The Carpulans Wolverine, czy takiego duchowego. Są też Rabbit Wolveriny, które wyglądają bardziej jak takie lwo lworosomaki. Mamy też Squirrel Wolverina, czyli wiewiórkę. Każdy chciałby mieć wiewiórkę rosomaka. Jest Wolverine Pack, czyli coś, czego raczej wszyscy byśmy się bali. Mm, I coś, co jest w ogóle zarombiste, bo jest Surly Badger Zaur. Jest to Borsuk Dinozaur. Jakby why not? Idąc dalej, nie wiem, czy ktoś z Was grał w Wrót, ale w Wrót też mamy naszego Borsuka i jest to Borsuk Arbiter, a w dodatku w mamy w ogóle, który został na Kickstarterze, nie wiem, czy już się zakończył Kickstarter, ale mamy Marauder Expansion, gdzie właśnie jest taka bitwa między Borsukami a szczurami. Mamy cudowne tutaj takie małe, małe figureczki z tymi, z Borsukami, one są super i musimy je kochać. Idziemy dalej. W grze Night Parade możemy znaleźć nasze azjatyckie borsuki w... Nie, nie, nie powiem nazwy tego ciuchu, ale na pewno jest ona trudna i powiedziałbym ją źle, ale mamy tutaj takie dwa borsuki, borsuki wojownicy... Coś, co ostatnio znalazłem, czyli Elder Quest, gdzie mam w ogóle super wściekłego borsuka. E, to jest chyba taka gra, gra puzzlowa, I'm not sure, bo znalazłem ją i wrzuciłem po prostu. Mamy też e, borsuki jako fursone, więc jeżeli chcecie mieć super epicką fursonę, polecam jednego z borsuków. E, On, na przykład taki sexy borsuk, no spójrzcie w jego oczy. Czy, czy, czy jego kanapa może być cozy? Może być. Mamy też jako taką piękną, e, artystyczną... E, Pokazanie Borsuka jako e, arystokratę, i skoro mamy arystokratę, mamy sztukę, e, to przejdźmy płynnym Segwayem do sztuki. E, Adelaida Kot, u, e, jakby Warszawa. Co tam zbierasz, mój Borsuku 2020? Obraz warty trzy kafle, nie? Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam. E, bardzo ładne. E, mamy też sztuka Bajsucha Igła i jest tutaj e, obrazek, e, obrazek, cudowny obrazek borsuka w Gdańsku. Tutaj mamy mariacką, tu mamy. To jest w ogóle fantastyczną techniką, o której się nie wypowiem, bo za dużo nie wiem, ale jest. E, polecam, artystka. I następny nasz cudowny rater którego możemy spotkać w internecie, to są naklejki ze Space Ratelem do Telegrama by De Clam. Jakby, czy te oczy, czy te oczy mogą nie być wspaniałe? Jakby to jest najwspanialsze jakby. Neklejki Ever. E, tutaj trochę chamskiej reklamy, bo też Emmy de Clam zrobiła cudownego sir Ratela, który jest maskotką minikonu i ratel składu. To jest właśnie on. Powiedzcie, czy nie jest cudowny. E, Internety, i tak, internety, borsuki cały, Znaczy, ja nie wypiszę wam całego, bo, bo dlaczego nie? Wszyscy znamy Badger, Badger, Mistera Weebla, wszyscy nucimy sobie tą, jak widzimy tą prezentację, nucimy sobie tą piosenkę, jak widzimy tą prezentację. Następną jest Crazy Nasty Honey Badger, to jest generalnie pocięty dokument zrobiony z takim e, śmiesznym voice-overem e, jakiegoś gościa, który po prostu m, jakby mówi: O, oh, look, look at this badger, he's so nasty, he's so ten. Bardzo urocze, nawet zabawne. E, znaleziony przez i przez przypadek Honey Badger and the Friends. To jest w ogóle jakiś taki webcomics, który chyba trochę umarł, no bo wiecie jak jest z webkomiksami, nie? E, czasami umierają, ale to jest taki, e, taki, taki e, cudowny komiks, gdzie właśnie głównym bohaterem jest nasz Honey Badger, który jest takim trochę Deadpoolem. I on na przykład ma kumpla kobre, e, którego czasami się, czasami się podgryzają na zmianę. E, także R.I.P., co już nie ma tego komiksu, no to, to, to jest archiwum raczej mocne. Mr. Lumpy and the Friends to jest w ogóle taka strona na Facebooku, gdzie Typiara ma na, mieszka w Anglii i ma otwarty ogródek na las i, i dokarmia do i robi zdjęcia właśnie borsuką, który do nich przychodzi. Jak się obejrzy i prześledzi rzeczy, i ma pełno mercha oczywiście z tym, to można zobaczyć, jak ona spotka tego borsuka i po prostu go nagrywa. Ma pełno kamer na swoim ogródku i można zobaczyć, jak przychodzą listy, jak przychodzi borsuk, jak przychodzi borsuk z rodziną, i tam w ogóle jest całe grube story. Jeżeli chodzi o D&D, czyli już wchodzimy w RPG, więc zaraz e, przystanę co napisałeś. E, to mamy i Badgera i Giant Badgera. Jeżeli ktoś z was gra w D&D i by się zastanawiał jaka jest e, imba, e, im, jaka jest najlepsza, najlepsze zwierzę, w którym możesz się zamienić jako druid na pierwszym lub drugim poziomie, to jest właśnie Giant Badger. To wie, jest tak OP na pierwszych poziomach, że w ogóle ja dziękuję. E, w starym D&D w 3.5 możemy znaleźć też e, Where Badgera. Czyli Borsukołaka. E, tu mamy, jeżeli ktoś z Was śledzi Baldur's Gate'a e, trójkę i jego rozwój, to wiemy, że możemy zamienić się w gigantycznego Borsuka jako druid, co jest fantastyczne, bo on się może przekopywać pod murami i w ogóle kopać. Jest cudowny. Jeżeli chodzi o RPG, dalej, to mamy Honey e, He, Heist, e, który jest dostępny, bo został wydany przez właśnie Awangardę jako e, Gwaragang e, Miodobranie, właśnie Honey Heist. E, taki ma tytuł, bierzcie i grajcie dokładnie. To, co napisałem, e, został wydany, mi za to bardzo dziękujemy Awangardzie, to jest super w ogóle rzecz. I można grać raz, r, tym, można grać ratelem. I trzeba mieć kapelusze, bo inaczej się nie, nie liczy. E, czy ja to czy coś jeszcze mam z RPG? -u? Oczywiście, figurkę. E, to w ogóle jest figurki, to są z tego. E, znalazłem je, to są ci. E, gdzie szumą bierzby, nie? Tak, taka ciekawostka. E, co do RPG-ów, ja w ogóle zapomniałem na śmierć, ale poza tym, co napisałeś, to ja muszę sobie zapisać. Uh, czy może mi ktoś to uh, przy, przy, przesłać na privie albo coś? A albo sobie zaraz skopiuję. Albo zrobię sobie zdjęcie, bo chcę to dorzucić, bo w ogóle jeszcze do rpg to można uh, można w RPG jest, jest jeden taki system, co teraz wyszedł o japońskich klanach i jeden z klanów to jest właśnie klan bursuka. Ja nie mam tej nazwy, będę musiał ją poszukać. Czekajcie, bez, bez ja robię screena aparatem, żeby zrobić zdjęcie uh, i zapisać sobie to potem co, co wysłałeś. Realms of Pugmirin, tak? Realms of Pugmir. Z systemu Darpegów jest tyle, że naprawdę można się e, pogubić. Ale tak, to co napisałeś e, plus to, plus jeszcze e, ta gra, gdzie się są japońskie klany i możesz mieć klan, e, klan Borsuka i o wiele, wiele innych, których nie jestem w stanie niestety tu wszystkich wrzucić. Pruszaki. Borsuk Bartek, którego oczywiście posiadam. Space Badger, którego już nie dostaniecie, albo kiedyś w Wiki i kupiłem go przez przypadek. Maskotki tego rodzaju, spółmaskotkowa i w ogóle są takie mega słodkie Borsuczęta. W niektórych muzeach, nie muzeach, w Zoo, w niektórych WZO, we Wrocławiu na pewno w Zoo jest, można kupić też takiego pluszaka Borsuka. Takiego uroczego stworzenia też mi się udało dopaść. To jest Bracken z Blanche. To jest taki uroczy pan Borsuczek kosmetyki, why not, jakby kremy, badger, balsam na noc yy, yy, nie wiem co znaczy cuticle clear, ale też jest taki fajny, organiczny i jest też balsam na noc, jakby ktoś chciał nie prowadzić nocnego trybu życia jak borsuki, ale chciał mieć balsam związany z borsukami, no to tutaj zapraszam, pocztówki z Finlandii które dostałem od siostry ich słuchajcie, no come on, tutaj są borsuki, które grają na instrumentach dętych i borsuk, który robi piknik, jakby, czy może być coś lepszego nie wiem nie wiem, czy może być coś lepszego co mamy dalej? Numizmatyka. Słuchajcie, mam monetę z Borsukiem. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Moneta z Borsukiem, z 2000 którego jest Meles. Meles, wszystko się zgadza, tak? Zeszyty z Borsukiem. Nie jestem pewien, czy ta artystka jeszcze coś wydaje, czy y, jakby można to kupić, ale był specjalny ze Space Badgerem zeszyt, który też posiadam. Udało mi się ostatnim przemysłem kupić ten zeszyt, bo wydaje mi się, że już zakończyła swoją działalność ta artystka. Co mnie ominęło, ale co jest fajne, jest zastawa z Borsukiem. Była kiedyś dostępna w jednej ze sieci sklepów. E, następny mamy na przykład, jeżeli chodzi o broń, to jest coś takiego jak AAC, AAC Honey Badger. I jest, jeżeli ktoś z Was grał w Call of Duty Modern Warfare, ten to był 2 trzy lata temu, i można tą broń tam złożyć. To jest super leka, super cicha broń, na, za, zabójcza na e, niewielki dystans. E, M10 Wolverine to jest niszczyciel czołgów, o nazwie właśnie Rosomak. Jest Rosomach Transporter, który posiadamy w naszym wojsku. Jest Był za czasów II wojny światowej FV217 nazwany Badger, brytyjski niszczyciel czołgów. No, to jest Borsuk, wam powiem, no. W komisariat policji w Mrozach ma, W ogóle część, potem ostatnio sprawdziłem, bo się częściej pojawia. Więcej jest Borsuków jako e, e, maskotek policyjnych, więc jest sobie Borsuk policjant. Przesłane przez jedną z osób, która była na prelekcji kilka razy, jest siłownia o nazwie Hani Badger w Szkocji. Także no, tam to trenują naprawdę wypasieni ludzie. Wysłane przez znajomą układ scalony, chyba, w wypadzie Xbox Elite Series. Tu jest ratel. Ja, just, just saying, tu jest ratel, nie jakby w tym miejscu, Wpadzie. Coś, co dzisiaj jeszcze dodam, bo pamiętałem, privacy Badger, Jeżeli nie chcecie być śledzeni przez jakieś dzikie lub wredne programy śledzące na przeglądarkach, to to jest darmowy, open sourceowy programik na przeglądarki, który można zainstalować, wtedy nam blokuje śledzenie i to jest właśnie privacy budger. I teraz prawie ostatnia rzecz z tego co widzę. Prawie ostatnia rzecz, którą mi przesłano rok temu, zaraz po tej prelekcji na, na, mój, na, na mój fanpage. E, ale coś, co musiałem wrzucić, jest to wino. Wino Badger's Creek. Więc jak ktoś potrzebuje czerwonego wina z wzgórz, Creek to są wzgórza, nie? E, chyba nie, nie, Creek to jest, nie wiem co to było Creek. Ale jest specjalne wino z Badger's Creek. Nie wiem, jakie jest drogie, nie wiem, jakie jest w ogóle, ale, ale jest. Jest czerwone wino borsucze. Każdy fan borsuków powinien tego wiedzieć. Ale jest. E, idąc dalej, w japońskiej kulturze niestety mamy. Myślałem, że będzie tego więcej. Generalnie myślałem, że w ogóle tych takich stworzeń borsuczych będzie e, więcej. Ale jest coś takiego jak Mujima. E, jest to demon, który zmienno kształt, ale głównie. E, a tak, borsucza zatoka. Krik, dziękuję bardzo. Morsusze za toczka. Mudzima, czyli zmienno kształt ten demon, który generalnie jest w postaci Borsuka, no ale jako, że może zmieniać kształty, to może być człowiekiem, lisem i różnymi zwierzętami, ale jego bazowa postać to jest borsuk. Przynajmniej z tego, co wyczytałem, mogę się mylić. Część fardartów, które dostałem, tutaj jest Kion, tutaj jest, yy, mam te, te dwa arty, jeden z nich posiadam, yy, zrobione w 2015 roku albo, albo w 19 nie, to w 2019 jeszcze jak można było na konwentach prowadzić prelekcje, e, podczas prowadzenia prelekcji zostałem uraczony i mogłem sobie jedną zachować, więc dziękuję bardzo tej osobie. E, jeden z dwóch artów e, właśnie borsuczych. Borsuk Ambroży jest to bardzo śmieszna prosta animacja, którą sam zrobiłem na podstawie nudów za czasów pandemii, która dalej jak wiemy trwa, ale e, można było e, można zobaczyć cały czas w internecie na kanale Dobra Rzuca i jest e, cały czas ta animacja Borsuk Ambroży. Jest krótka, jest urocza i jest tam narysowany przeze mnie Borsuk Ambroży. No, to jest, to jest ten borsuk. Jakby ktoś pytał o ten tu i on sobie tak fajnie leży. E, co dalej? Podsumowując, jeżeli chodzi o borsuki, jak wiemy, borsuki i borsukowate to są ssaki. Są to zwierzęta, które, jak wiele z Was pewnie zauważyło, to nie są popularne zwierzęta. Mega popularne zwierzęta to będą lisy, to będą wilki, to będą niedźwiedzie. No tutaj, ok, rosumaki są dość bardziej popularne, jeżeli chodzi o te wszystkie zwierzęta. Pingwiny na przykład, tak, delfiny to są zwierzęta, pandy, które są mega popularne. Bursuki nie są aż tak popularne, dlatego właśnie ta prelekcja jest po to, żeby pokazać jakie to są fantastyczne zwierzęta, że żyją wśród nas, że warto o nie dbać. Plus dużo czytając i dużo skupiając się na tym doszedłem do wniosku, że jeżeli ewolucja idzie jak idzie, to jeżeli my wyewoluowaliśmy od małp, to znaczy, że bursuki wyewoluowałyby w krasnoludy, bo wszystko się zgadza. Są duże, mają wylane, kopią ogromne nory. Jakby Moria równie dobrze mogła być zbudowana przez Bursuki? Do! Yy, I dalej idąc. Jeżeli potrzebujecie bez RPG timu, to macie cały skład: Dwa DPS-y, czyli Honey Budge i Borsucznik, Tank, czyli Rosomak, no i nasz Healer, czyli Borsuk. Tym samym, jeżeli na przykład zastanawiacie się, czy ktoś ratuje bursuki, jest taka super ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych i oni przez długi czas mieli odratowane dwa borsuczki, które Karola i Karolcie, które, o, przepraszam, które straciły mamę niestety, więc oni je odratowali i wypuścili na wolność. Więc jest to taka, takie miejsce, które jak, jak chcecie zaglądnąć, to można wesprzeć, e, pomóc borsukom w dziczy, które sobie nie radzą. E, I pamiętajmy, że jakby borsuki to dalej dzikie zwierzęta. I mimo, że są super i fantastycznie, najlepiej się ogląda z daleka. I najlepiej to się uważa, jak się jeździ samochodem przy ulicy, gdzie jest las. I teraz takie, taka hamska reklama, kim ja jestem. Ja jestem Tymonem. Jeżeli chcecie mnie znaleźć, to zapraszam was na mojego Facebooka, Twitcha, na którego, na którego zaraz będę leciał czy na Instagramie pod tym on staw. jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o ratelach i ratel składzie i o tym, dlaczego są super, to ratel skład. Jeżeli chcecie wejść na YouTube, na którym robię rzeczy, to są dobra, rzucaj. Pasja minikon, fantastyczny kon, na który was serdecznie zapraszam i tutaj macie, jest, będzie w 2022, jak widzicie elementy borsucze muszą być, więc ratel jest generalnie na każdym obrazku, jest, tu jest ratel, tu jest ratel, tu jest ratel, no i tutaj bezczelnie jestem ja z wielkim borsukiem na tarczy, gdyż jakby wszyscy wiedzą, że powaliło mnie na temat borsuków. Więc tym samym bardzo Wam dziękuję za spędzony ze mną czas, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mam nadzieję, że wyklarowałem Wam historię na temat borsuków jak tylko się dało, jeżeli są jakieś pytania, mamy jeszcze chwilę, więc chętnie odpowiem. Jeżeli chcecie mi wysłać jakieś rzeczy dotyczące borsuków, bo znaleźliście, ślicie mi na fanpage. Może nie odpowiadam, ale na pewno czytam. <laughs> więc może wasza rzecz trafi. Na pewno to o, o tym. O RPG-ach trafi na, na do prezentacji. Dziękuję Wam bardzo. Jak coś to teraz można przerwać nagrywanie, chyba, że chcecie nagrywać pytania. Zapraszam do pytań, jeżeli są jakieś. Super, dzięki za screena. Jeżeli nie ma jakichś pytań, to yy, zapraszam Was serdecznie. Bawcie się dalej dobrze na konlineie. Spędźcie miło czas, dbajcie o siebie, dbajcie o zdrowie. Ja teraz będę leciał za jakieś pół godziny mam prowadzę streama na Twitchu, więc jak ktoś chciałby mnie odwiedzić, to chętnie zapraszam będę kopał grządki. I bawcie się super dalej na online. Dzięki wielkie za dzisiaj. Także.